Może rozpuść. No nie ma przeszkód. Oskarżony dysku. Proszę rozpuść ręce oskarżonemu. Mam nadzieję, że teraz było to dobrze słychać. Słychać doskonale, panie sędzie. Muzyka ktoś puszcza. Będzie rejestrowana. A cię nie nagrywa? Nie. Generalnie rzecz biorąc, pan mówi, że bez widzów, ale pan ma prawo powiedzieć, że pan życzy, żeby ten widzowiec był. Tak jest, życzę sobie wysoki sąd, żeby... Czyli pan... Bardzo proszę. Czyli generalnie pan wyraża zgodę, żeby będzie rejestrowany pan widzowiec, tak? Wyrażam zgodę. Po nazwisku i imię. Czyli nie będzie zastrzeżenia, że bez widzów oskarżonego. Są postanowienia 404 PKP. Ta PKP to sprawę odroczoną prowadzi w dalszym ciągu, a głowie skład sądu nie ulegnie zmianie. Dobrze, na dzisiejszej rozprawie odczytamy zeznania świadków przesłuchanych w drodze pomocy prawnej. Czy to sobie życzą, żeby odczytywać, czy można uznać za ujemne do zaczytywania? Panie prokurator. Z uwagi na to, że mój mandat z powodu przemieszczania się od jednego zakładu karnego do drugiego nie mógł poprosić sądu o umożliwienie zapoznania się z aktami, to bardzo poprosimy o odczytanie, żeby sąd był łaskaw odczytać. Dobrze. Odczytano zeznania świadków. Marceliny zapisy na kartach 192-193 oraz złożone w dniu 31 stycznia 2023 na posiedzeniu sobie 4K18-16-22 i Pawła Olszewskiego na kartach 221-222 oraz złożonych na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2023 w sobie 5K218-22. Podczas pierwszego przesłuchania pani Marcelina Zawisza zeznała. I jeszcze jedno. Posterem pozostaje zakaz transmisji na żywo, tak? Bo tak jak powiedziałem, przepisy tego nie przewidują. Rejestrować jak najbardziej wszystko można, natomiast bez możliwości transmisji. Pani Marcelina Zawisza zeznała. Jestem posłanką RP na 9 kadencję. W dniu 31 stycznia 2022 uzyskałam informację od mojego dyrektora biura poselskiego, że policja próbuje się ze mną skontaktować w sprawie mojego znieważenia. Po kilku godzinach moja koleżanka Katarzyna Kotura powiadomiła mnie, że w sprawie znieważenia na miejscu Bydgoszczy próbuje się ze mną skontaktować Gazeta Wyborcza, abym się ustosunkowała do wystąpienia, gdzie znieważono mnie. Koleżanka podesłała mi link do portalu YouTube z protestu Bydgoszczy zapisanej jako Bydgoszcz 4 Rynek Przemowa Wojciech. 29 stycznia 2022 wrzucony przez użytkownika świadomie. Ja ten film oglądałem na YouTube z protestu Bydgoszczy. Uczestnikami protestu są przeważnie osoby tak zwane antyszczepionkowcy. Na tym filmie widać, jak mężczyzna o nazwisku Wojciech Olszański przemawia na jakieś podwyższenie podsłuchających go uczestników. Wojciech Olszański zaczyna swoją przemowę po około 14 minutach. Od rozpoczęcia filmu zwraca się publicznie do innych uczestników słowami. Widzę posłankę Marcelinę Zawiszę, ty kurwo ty. Nie ma innej posłanki w Sejmie o takim samym nazwisku i imieniu jak moje. Uważam, że skierowane słowa wulgarne skierowane były wyłącznie do mnie. Ponadto Wojciech Olszański zwraca się wobec mojej osoby, ponieważ ja wystąpiłam publicznie z propozycją, aby wszystkie osoby powyżej 18 roku życia były zaszczepione. Na nagraniu Wojciech Olszański także mówi o swoich poglądach dotyczących szczepienia. Ta propozycja widocznie nie spodobała się Wojciechowi Olszańskiemu. Nie uprawnia to jednak tej osoby do publicznego znieważania mnie. Nie dość, że Wojciech Olszański publicznie zwraca się do uczestników w Biecu Bydgoszczy, znieważając mnie, to jednocześnie znieważając nawet do dużej, nieokreślonej grupy użytkowników portalu YouTube. Nie wiem przy tym, czy na innych portalach społecznościowych także nie ma umieszczonych filmów z opisywanym znieważaniem mnie. W zakresie znieważania czuję się osobą pokrzywdzoną i żądam ścigania i ukarania sprawcy czynu. Ponadto kilkanaście sekund później na tym samym nagraniu Wojciech Olszański, trzymając za ręką kij, mówi, cytuję, rozbiłbym jej tą pałkę na łbie, ale nie mogę. Są to bezpośrednie groźby skierowane wobec mojej osoby. Uważam, że Wojciech Olszański mógłby zrobić mi krzywdę. W jego przekonaniu, jak mówi, mógłby być katem i mógłby zabijać innych ludzi. Nie boi się przy tym wymiaru sprawiedliwości, sądu oraz więzienia. Obawiam się spełnienia gruźb, składam wniosek o ściganie i ukaranie Wojciecha Olszańskiego w zakresie kierowanych gruźb wobec mojej osoby.
dowiedziałem się od moich znajomych i wystraszyłam się samego wystąpienia, ponieważ inne osoby pod wpływem jego słów także skandują rzecząc mojej krzywdy. Fakt ataku agresji na moją osobę konsultowałam z moim biurem prawnym. Wcześniej nie miałam problemu z osobą Wojciech Orszański. O tej osobie usłyszałam pierwszy raz około 3 miesięcy temu, kiedy występował publicznie w Kaliszu w antysemickim wystąpieniu. Dopiero dzisiaj będę w Sejmie i zgłoszę zagrożenia mi, pani marszałek Sejmu. Obawiam się o swoje życie i zdrowie. Mam endoprotezę w kolanie, więc nawet nie mogłabym uciec przed atakującą mnie inną osobą. Będę składała wniosek do marszałek Sejmu o ochronę, jednakże w chwili obecnej nie wiem, czy ją otrzymam. Jestem matką dwójki małych dzieci, którymi często się opiekuję, także podczas ich związków z wykonywaniem przeze mnie obowiązków poselskich. Dzieci mają 4 miesiące i 17 miesięcy. W tym momencie po sprawdzeniu telefonu mogę powiedzieć, że w sieci internet wpisywane są komentarze innych użytkowników, zatem znieważenie mi odpowiadane było publicznie także szerzej, bliżej nieokreślonej grupie osób. I to jest pierwsze przesłuchanie. I na posiedzeniu przed sądem w Warszawie pani Marcelina Zbisza zeznała. Domyślam się, w jakiej sprawie zostałam wezwana. Jestem w tej sprawie pana Orszańskiego z powodu gruźb śmierci, który kierował mnie posłom Rzeczypospolitej Polskiej oraz mnie osobiście, wymieniając imię i nazwiska, grożąc mi osobiście. Padały groźby śmierci, proszenia list śmierci wobec posłów, którzy zagrożują woli pana Orszańskiego. Mówił on, że osobiście będzie mordował. Pan podjął na temat tego, że po przejęciu władzy chce zostać katem, a wobec niego powiedział słowa, że rozwalił się tu kij na głowie, który trzymał w ręku. Dla mnie te słowa były nieakceptowalne. Poczułem się zagrożona, poczułem się, że zagrożone jest moje życie i zdrowie oraz sytuacji pełnienia przeze mnie funkcji publicznej, że próbuje się wywierać na mnie presję polityczną pod groźbą śmierci. Pan Adam Oszański wyzywał mnie od kurew, zacytuję Marcelina Zawisza, ta kurwa. Wobec czego poczułem się znieważona. Po tej demonstracji solidarnościowej, która została zorganizowana miesiąc później, udałem się, wysłałem prośbę do marszałek, tutaj z prośbą o przyjęcie mi ochrony. Na potwierdzenie moich słów mam zarówno wniosek, jak i screen z poczty poselskiej. Spotkanie z marszałek Witek odbyło się 22 lutego 2021. Podczas tego spotkania poinformowałam marszałek Witek o tym, że czuję się zagrożona zarówno ja, jak i moja rodzina, ponieważ był to czas, gdzie do pracy zabierałam moje małe dzieci. Marszałek Witek poinformowała mnie, że porozmawia z komendantem policji, tak aby w okolicach mojego domu zawsze znajdował się radiowóz, aby w razie niebezpieczeństwa zapewnić szybką reakcję policji, to wszystko. I po odczytaniu tych pierwszych zeznań, potwierdzam odczytanie zeznania, nie chcę nic dodawać ani uzupełniać, tak jak mnie zapewniła pani marszałek Witek, była rozmowa z komendantem głównym policji i miał być zapewniony radiowóz niedalekiej odległości od mojego miejsca zamieszkania, na tyle, na ile wiem, do momentu zeznań nic się nie zdarzyło, ale z tego co wiem, pan Orszański został zatrzymany i o ile wiem, potrzebuje teraz jeden z wyroków. I to jest, jeśli chodzi o panią Zawiszę. Wszystko. Pan Orszewski. Tak, 221 i 222. Podczas pierwszego przesłuchania. Czyli 31 stycznia 2022 skierowałem pisemne zawiadomienie do prokuratury rejonowej Bydgoszcz Południe poprzez powszechnie znany adres mailowy. Zawiadomienie dotyczy zdarzenia, które miało miejsce na Wiecu w Bydgoszczy na Starym Rynku, do którego doszło, o ile dobrze pamiętam, w sobotę. Natomiast dowiedziałem się o nim następnego dnia poprzez media społecznościowe. Na portalu Facebook, na profil Łukasz Religii, prowadzącego portal Kujawski, widziałem to wystąpienie nagranie z tego Wiecu, podczas którego wystąpił znany mi Wojciech Orszański. On podczas wystąpienia publicznie pośród innych osób groził parlamentarzystą śmiercią, mówił, cytuję, zajmie się pilny poselski ryj, parafrazując, tworzone są listy śmierci, na co tu zaczął skandować śmierć, śmierć, śmierć. W moim przekonaniu, tak jak to było w zawiadomieniu, tego typu sformułowania wyczerpują zamiar gruźb karalnych oraz zmuszenia funkcjonariusza publicznego do określonego zachowania się za pomocą gruźb karalnych. Następnego dnia pan Orszański z panem Osadowskim nagrali quasi filmik, poświęcając go wyłącznie mojej osobie. Dowiedziałem się o tym w poniedziałek za pośrednictwem profilu na Twitterze ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Widziałem ten film, który również przesłałem do prokuratury celem uzupełnienia mojego wcześniejszego zawiadomienia. Na tym filmiku również zawarte
głosowania. Słowa te kierował pan Olszański, nie przypominał sobie dyskusji pana Osadowskiego, pan był monitorunku jakiejś obelgi czy groził, ale zgórował panu Olszańskiemu i wyrażał wobec tych słów aprobatę. W związku z powyższym dobrałem uzasadnionej obawy o swoje zdrowie i życie oraz zdrowie innych parlamentarzystów, a przede wszystkim mojej rodziny. Jest to o tyle uzasadnione, że wszyscy mamy w pamięci, jak nakręcanie zbierania nienawiści doprowadziło do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Jeżeli chodzi o zmuszanie między innymi mnie do określonego zachowania, to chodziło o przegłosowanie ustawy dotyczącej szeroko pojętego COVID-19, chcąc doprowadzić do tego, że nie została uchwalona. Otrzymuję tutaj złożone przeze mnie wcześniej wspomnianego zawiadomienia. Na pytanie adwokata Sławomira Rycieckiego, czy pan poseł kojarzy, czy słowa skandowane przez tłum śmierć były poprzedzone jakimś konkretnym sformułowaniem pana Olszańskiego? Świadek odpowiada, przypite były bezpośrednią reakcją na całość sformułowań, które padły z ust pana Olszańskiego. Na pytanie, czy przypomina pan sobie, czy podczas wystąpienia pana Olszańskiego padały sformułowania dotyczące pana rodziny? Świadek odpowiada, nie przypominam sobie, lecz wzbudziło to pewnie uzasadnione obawy o zdrowie i życie mojej rodziny. Czy przypomina pan sobie, czy podczas wystąpienia pana Olszańskiego padły sformułowania dotyczące zamordowanego pana Pawła Adamowicza? Odpowiedź, nie przypominam sobie, aby takie sformułowania padały. Odwołałem się do śmierci Pawła Adamowicza jako uzasadnienie moich obaw, które mogą się zrealizować po wygłoszonych tezach przez pana Olszańskiego. Czy świadek potrafi określić, czy do kogoś konkretnie i do kogo były adresowane okrzyki? Śmierć, śmierć, śmierć. Odpowiedź tak. Były adresowane do parlamentarzystów, w tym do mnie, do mojej okręgu wyborczym, co zostało później kontynuowane w fazie filmiku, o którym mówiłem, który znajduje się w aktach sprawy. Pytanie, czy miał pan kiedyś kontakt osobisty z panem Olszańskim? Nie miałem. Pan poseł miał okazję obejrzeć materiał w całości, czy widział wyłącznie fragmenty, które miały go dotyczyć? Widziałem w całości taki materiał, jaki przedłożyłem jako dowód w sprawie. Czy miał pan okazję widzieć inny program stworzony przez Wojciecha Olszańskiego i Marcina Osadowskiego? Widziałem jego fragmenta. Czy pan pamięta, z jakiego czasu pochodziły te nagrania, czego dotyczyły? Odpowiedź, nie jestem uważnym obserwatorem działań, nie jestem w stanie dokładnie określić, ile tych programów i z jakiego okresu pochodzą, jak również wskazać ich tytuł, ale z pewnością miały charakter nacjonalistyczny, ksenofobiczny, antysemicki, szerzące propagandę rosyjską. To wszystko, co mam do zdania w tej sprawie, składa wniosek o ściganie uwagi Wojciecha Olszańskiego, zakierowanie wobec niej groźby, które miały również w celu zmuszenie między innymi mnie do określonego zachowania podczas pełnienia funkcji posła na Sejm. Podczas przesłuchania przed sądem w Warszawie pod koniec stycznia 2022 na wiecu Bydgoszczy pan Olszański wraz ze swoim kompanem zorganizowali wiec przed dzień posiedzenia Sejmu, na którym wykrzykiwali bardzo obraźliwe hasła, grożąc w sposób jednoznaczny śmiercią. Zagrzewali tłum do skandowania haseł śmierć, śmierć, śmierć. Padały hasła z jego ust o tworzeniu list śmierci posłów, którzy zagłosują niezgodnie z wolą pana Olszańskiego. Padały również hasła znajdzie się kij na poselski ryj. Nie brakowało licznych niewybrednych wulgaryzmów. Tworzyłem zawiadomienie po podejrzeniu popełnienia przestępstwa w dwóch obszarach, to jest grożenia mi śmiercią, w drugiej próbowania na decyzję funkcjonariusza publicznego pod groźbą kary śmierci. Następnego dnia po złożeniu mojego zawiadomienia pan Olszański wraz ze swoim kompanem nagrali filmik, który bierze poświęcony mojej osobie. Poza licznymi wulgaryzmami, obraźliwymi treściami w stosunku do mnie były także użyte sformułowanie, iż mogę uniknąć przecież śmierci, jeśli sobie postąpię tak, jak pan Olszański sobie tego życzył. Niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią tego filmiku przesłałem go do prokuratury celem uzupełnienia mojego wniosku. Biorąc pod uwagę ogólną atmosferę w kraju, wydarzenia w Gdańsku związane z protestem prezydenta Pawła Adamowicza, nie mogę zorganizować tego typu sformułowań, gdyż w mojej ocenie stanowiły one realną groźbę przejścia od słów do czynów. Co więcej, dostęp do tego materiału uzyskał mu 10-letni syn, którego wrażliwość z racji wieku jest zdecydowanie większa niż moja i poczuł się również zagrożony jako syn i wyrażał listę obawy o moją osobę. Świadek oświadcza, iż podtrzymuje wniosek o ściganie oskarżonego i po odczytaniu pierwszych zeznań składałem takie zeznania, potwierdzam tę treść. To jest, jeśli chodzi o świadków przesłuchanych przez sąd w Warszawie. Czy sąd zechce użyć dowodu? Tak, za chwilę, że? Bo co do każdego dowodu oczywiście to oskarżony może swoje wyjaśnienia. Proszę bardzo. Wysoki sądzie. Podtrzymuję moje sformułowanie, które na naszej poprzedniej rozprawie wygłosiłem, że popełniłem
stylistyczny błąd, nazywając posłankę Zawiszę obelżywym słowem na K, powinienem użyć, że zachowuje się jak K. I podtrzymuję to. Chciałem to zwrócić. Zachowuje się K. Troszeczkę gdyby pan uchwalił, tak jak ta uwaga powiedziała. Bo pani nie zdąży tego zapisać. Chciałem też zwrócić uwagę, że zarówno pani poseł Zawisze, jak i pan poseł Olszewski formułują zdanie, że ja sobie życzę. Otóż ja sobie niczego nie życzę. Ja chciałem zwrócić uwagę, że w styczniu 2022 roku posłowie i senatorowie w Komisji Lekarskiej czy Zdrowia. Przepraszam. Czy ja nie wiem, w jakiś sposób niezrozumiały, powiedziałem, co można, żeby nie było. Przepraszam. Rejestrować te osoby wolno. Tylko. Natomiast państwo jako publiczność takie ukryte nie mają. No ale zakładam, że jest to. Nazwijmy to pomyłka i na tym zakończę. Pracowali nad ustawą o numerze 1981. Przeprowadzono nawet konsultacje społeczne. Gdzie reprezentanci stowarzyszeń i ugrupowań całej Polski wyrazili zdecydowany sprzeciw na wprowadzenie w życie tej ustawy. Przedstawiali w krótkich, około dwuminutowych przemówieniach bardzo konkretne argumenty naukowe, medyczne, że wprowadzenie tej ustawy uczyni z naszego życia obóz koncentracyjny. A sama ustawa jest niezgodna z Konstytucją Rzeczpospolitej. Efektem tych przesłuchań społecznych była bardzo kuriozalna sytuacja. Gdyż posłowie podjęli decyzję, że oni będą z tej ustawy wykluczeni. Że ogólny sanitaryzm i segregacja serwowana nam w tej ustawie ma dotyczyć tylko społeczeństwa. Atmosfera stycznia 2022 roku była bardzo napięta. Społeczeństwo, czyli my, wyrażaliśmy niezgodę
na działania posłów i senatorów. Ich wystąpienia w mediach, jak wystąpienie pani posłanki Zawiszy, jest tego najlepszym dowodem. Pani posłanka Zawisza żądała obowiązku szczepień wszystkich powyżej 18 roku życia preparatem, za który to preparat żaden z producentów nie chciał wziąć odpowiedzialności. Pan Olszewski również wykazywał propreparatową aktywność i wyrażał głębokie oburzenie nad ciemnotą społeczeństwa. Zdecydowanie protestuję określanie mojej osoby, jak i bliskich mi ludzi, że jesteśmy antyszczepionkowcami. Preparat zwany szczepionką na COVID-19 okazał się śmiertelnym preparatem zbierającym żniwo na całym świecie. I dzisiaj, anno domini 2023, 3 lutego 2023 roku usłyszałem w polskim radio, informację, że rząd Stanów Zjednoczonych przyznaje, że preparaty zwane szczepionkami firmy Pfizer są szkodliwe i wywołują śmierci w ponadnormatywnych ilościach. Podobne do zawału serca. Ukrywano to przed społeczeństwem, aby nie wywoływać postaw antyszczepionkowych. Jednocześnie rząd Stanów Zjednoczonych przyznał, że od samego początku tak zwanej pandemii covidowej fałszował i zawyżał dane o COVID-zie. Zmuszał administrację szpitali do podwyższania statystyk śmierci covidialnych. I teraz proszę zauważyć, robił to w dobrej wierze, aby ludzie się chronili i masowo brali szczepionki. Rząd Stanów Zjednoczonych podał, że po wstępnej korekcie liczb śmierci wywołanych jakoby COVID-em
zmarło w Stanach Zjednoczonych zaledwie połowa ludzi z tych, którzy zmarli na choroby nowotworowe. Dalej podano, że rząd Stanów Zjednoczonych świadomie działał, lockdown i przymus szczepień i maski były chwilową mądrością etapu. Chciałem zauważyć, że poseł na Sejm Rzeczpospolitej to nie jest zajęcie towarzyskie, tylko jest to służba, są to ludzie wybrani, którzy przede wszystkim mają myśleć. Po doświadczeniach całej historii covidowej muszę stwierdzić, że nasze rozpaczliwe działania i protesty, a przede wszystkim konkretne argumenty, nie docierały do posłów. Brnęli oni w swojej decyzji aby ustawą 1981 przecież uchodzącą za ustawę prawną stworzyć w Polsce ogromny obszar bezprawia. W takiej sytuacji nam, obywatelom, zostaje już tylko opór. Chciałem zauważyć, słaby fundament przekonania posłów i senatorów do COVID-u, do zjawiska pandemii, jak i do własnej ustawy 1981, gdyż wystarczył człowiek z kijem w ręku, i grupa ludzi zdecydowanych w swoich wypowiedziach. Że po przejęciu władzy w wyborach demokratycznych będziemy mieli odnotowane wszystkie nazwiska posłów i senatorów, którzy tak beztrosko elegancko otworzyli przed społeczeństwem portal śmierci, czego dowodem są niewytłumaczalne zgony młodych ludzi, sportowców, wojskowych, policjantów. Ludzi, którzy przyjęli wszystkie dawki tak zwanej szczepionki.
Postrzegam konkretnie pana posła Olszewskiego, ja Wojciech Olszański, albo jako idiotę, co źle przedstawia jego wyborców, albo jako cynicznego gangstera politycznego. Postrzegam panią Zawiszę jako karierowiczkę polityczną, gdyż nie wyobrażam sobie, żeby człowiek o przeciętnej inteligencji mógł wygłosić zdanie o obowiązku szczepień czymś, za co nikt nie chce brać odpowiedzialności. I na koniec tej mojej pierwszej refleksji po wybuchu wojny na Ukrainie. Przybyło do Polski kilka milionów niezaszczepionych ludzi. 9 milionów 100 tysięcy, jak podają oficjalne statystyki. I szanowna pani poseł Zawiszo i panie pośle Olszewski, skończyła się pandemia. Uważam, że posłowie i senatorowie obecnej kadencji Sejmu i Senatu zapatrzeni tak w sojusznika Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, powinni przeprosić społeczeństwo za swoje zachowania, za ustawę 1981, i przeprosić społeczeństwo, że zostało doprowadzone do sytuacji, że wyszliśmy na ulicę i wulgarnie, agresywnie broniliśmy swego życia, byliście głusi na nasze argumenty, siebie stawiając ponad prawo. Jeden z lekarzy występujących w głównych mediach okazało się, Anno Domini 23, że jest powiązany zawodowo z firmą produkującą, z jedną z firm produkujących preparaty zwane szczepionkami. Takich kwiatków w Polsce jest tysiące. Gdybym był prokuratorem, przepraszam za takie śmiałe określenie,
sprawdziłbym, czy posłowie Rzeczpospolitej nie bywali na salonach Fajzera. Moderny, Johnsona, w ramach tak zwanego lobbingu politycznego. Ja osobiście stworzone przez posłów Rzeczpospolitej. Przez stworzoną przez posłów Rzeczpospolitej. Pandemię o nazwie COVID, a stworzono ją 5 marca 2020 roku ustawą sejmową, czy uchwałą sejmową, nawet jeszcze nie wiem, przy sprzeciwie tylko jednego posła, poniosłem osobistą stratę przez procedury covidowe, które były konsekwencją tej uchwały. Straciłem żonę. W październiku 2020 roku. Jako reżyser bacznie przyglądałem się nieudolnym próbom społecznych protestów, eleganckim, kulturalnym, które przez panów posłów i senatorów były zignorowane. Stycznia 2022 roku pod budynkiem Senatu Rzeczpospolitej protestowaliśmy zgodnie z prawem przeciwko ustawie 1981. Czego się dowiadujemy? Że byli tam antysemici, ksenofoby i uważajcie, szanowni państwo, najgorsze z najgorszych, nacjonaliści. Dziękuję. Prorosyjscy, proszę napisać. Ta prorosyjskość ma oznaczać ostatni upadek Polaków. Tak jest. Czy pan pamięta, jeśli dobrze pamiętam, te rozprawy z 12 maja? Dokładnie. No to mówi. Ja wiem. Wysoki pan, że to konieczne jest, żeby powtarzać, bo pan powtórzył już bardzo dużo rzeczy. Ale od tamtego czasu, chociażby to oświadczenie rządu, nie skończę. Tak. Natomiast zasadnicza część pana wyjaśnień, dubluje to, co już było. Pan już to powiedział, to jest zapisane. Nie rząd do końca, wysoki. I teraz druga rzecz. Będą jeszcze, jak w każdym procesie, mowy końcowe. I proszę też się zastanowić, czy pewne okoliczności nie powinny być podniesione w mowach końcowych. Chcę wyjaśnić, że oczywiście nie chcę wnikać, tak? Ale wskazuje, że po dużej części pan już to powiedział. Skończę to zdanie. Bardzo proszę. Doświadczenie zawodowe i artystyczne przekonało mnie, że słowem można wpłynąć na decyzje ludzi, ale tylko wtedy.
oni do tych decyzji tak naprawdę nie są przekonani. Kiedy te decyzje są kunktatorstwem politycznym. Czas, który upłynął od stycznia 2022 roku i wydarzenia w tym okresie bezdyskusyjnie pokazują, że rację miała ulica i zwykli obywatele. Nawoływał uczestników zgromadzenia do popełnienia przestępstwa.
na szkodę dziennikarzy Gazety Wyborczej i na koniec uczestników do tworzenia listów gończych. No, dokładnie do tworzenia listów gończych to ciężko w ogóle kwalifikować jako coś karalnego, no bo co z tego ma wynikać? No ale może ktoś odbiera to jako zachętę, tak jak i nawoływanie do popełnienia przestępstw na szkodę dziennikarzy Gazety Wyborczej. Więc myślę, że pewną niedoskonałością aktu oskarżenia jest to, że my nie mamy wniosków, posłuchania, przepraszam, że tak to określę, należało wyłapać chociaż kilku uczestników po to, żeby ich spisać, po to, żeby ich potem przesłuchać, jak oni rozumieli te słowa pana Wojciecha Olszańskiego. I w Wysokim Sądzie zawsze, kiedy zbliża się nam termin, przesłuchuję sobie wypowiedź pana Olszańskiego przed niniejszym terminem, przesłuchałem sobie ją trzykrotnie. No właśnie, żeby zweryfikować być może bezsens tych wniosków tutaj w piśmie z 6 marca, albo żeby jakoś dać do weryfikacji. I ta weryfikacja zmusiła mnie do tego, że chciałbym jeszcze dzisiaj dodatkowe wnioski złożyć, ale tam nie ma jednego słowa o zachęcaniu. Tam pan Wojciech Olszański mówi o sobie. Dlatego będę miał prośbę, żeby sobie łaska odtworzyć to nagranie. Dlatego, że ja bardzo chciałbym rozróżniać takie wypowiedzi, jak wypowiedź okraszona słownictwem należącym do wulgarnego, a gładkie wypowiedzi panów pod krawatem w Sejmie. Czyli w zasadzie, rozumie pan, że przerwa. Jak rozumiem, ten wniosek dowodowy dotyczy drugiego zarzutu, tak? Tak jest. Tak jest. W Wysokim Sądzie. Ale również pierwszego, bo tu jest zapis taki. Przeciwników szczepień, one się pojawiają w pierwszym, drugim i trzecim punkcie. No tak, dobrze, to się zatrzymajmy. Tutaj tak. Bo pan chciałby badać, czy te osoby... Chciałbym ustalić, jak był odbierany. Jak był odbierany. Natomiast z punktu widzenia brzmienia tego przepisu, tak? Który mówi o... Nie mówi tam o skutku w postaci, że ten ktoś został oczywiście przekonany do tego. No tak, że musiał zaraz pójść i wziąć to... Znamiona przestępstwa kończą się na działaniu na osoby oskarżonej, tak? Tak. Nie ma w przepisie mowy w ogóle o tym, że to ma wywołać jakikolwiek skutek. Tak, to jest czym bezskutkowy. Wystarczy samo zachęcanie. A mielibyśmy badać skutek. Tak, dlatego że jest to istotne, jak odbierano te wypowiedzi, bo pani prokurator, czy autor oskarżenia, odbiera to jednoznacznie, że to było nawoływane. Ja widzę w wypowiedziach pana Wojciecha Olszańskiego żadnej wypowiedzi, żadnego nawoływania. Pan Wojciech Olszański mówi tam o swojej roli, też używając artystycznych środków wyrazu i mówiąc o tym, że chcę być katem, że ja dla was będę zabijał. Tam nie ma takiego jednego słowa, w którym jest mowa o tym, wy idźcie i zabijajcie, albo weźcie władzę i wy będziecie zabijać. I myślę, że to nie są obojętne okoliczności. A kwestia druga, każdy zarzut zaczyna się od tego, żeby stygmatyzować mojego mandanta i uczestników zgromadzenia jako jakiś, na tamten czas może to było jeszcze, to jeszcze być może miało w jakichś kręgach szansę przebicia się taka teza, że to byli tacy szczepionkowcy, w związku z tym ludzie niebezpieczni i nieodpowiedzialni. Natomiast to nie byli antyszczepionkowcy. To byli przeciwnicy wprowadzenia przymusu tak zwanych szczepień na COVID-19. I myślę, że te osoby, chociaż mają prawo, nie mówić o swoich problemach. To myślę, że będą chcieli mówić o swoich problemach. W Wysokim Sądzie. Ja ten wniosek składam. Wiem, że sąd rozważy to i podejmie decyzję. Natomiast jak sąd pozwoli, dalsze wnioski, czy mogę sformułować. I dlaczego formułuję to na tym etapie? Dlatego, że byśmy dość długo czekali na przesłuchanie w Warszawie pana Olszewskiego i pani Zawiszy. No, w zasadzie powinniśmy jednak mieć na uwadze to, że to oskarżenie przedstawia dowody, a potem są dowody na obronę oskarżonego.
I oczekiwaliśmy z tymi wnioskami do czasu, jak się wypowiedzą tamci świadkowie, na to wyczekaliśmy przecież wiele miesięcy. Stąd nie zgodzę się z tezą pani prokurator, że tutaj jakiś jedyny motyw to jest przedłużanie postępowania, bo jeszcze przepis mówi o tym, żeby to w sposób oczywisty zmierzało do przedłużenia postępowania. My świadków przesłuchaliśmy do 30 stycznia, a mój mandat od połowy lutego zaczął jeździć po kraju. Puścił Rawicz, udał się do Lublina, potem udał się do Świdnika, potem udał się na Białołękę, potem udał się na Zdrzewiec, a teraz przebywa na Wałach Jagiellońskich. Skutek jest taki, że moja korespondencja do pana Wojciecha Olszańskiego albo wraca, albo ostatnio wysłana na Zdrzewiec, kiedy jeszcze tam był, jeszcze nie wróciła. Ale też wiem, że nie dotarła do pana Wojciecha Olszańskiego. My dlatego nie mogliśmy niczego ustalić. Natomiast jest tak, że moje informacje do zakładów karnych, że mój mandat tam prawdopodobnie przybywa, bo niczego się tam nie mogę dowiedzieć, że prawdopodobnie przybywa i proszę o umożliwienie mi telefonów do mnie, to w zasadzie te procedury trwały tak, że jak już telefon był, to w jakichś godzinach nie mogłem podjąć rozmowy. A mój mandat już nie otrzymywał drugiej szansy na przykład na drugi dzień, tylko za tydzień, a za tydzień już był gdzie indziej. I rozmawialiśmy przez te ponad 6 tygodni jeden raz, no i raz w zakładzie karnym. I dlatego w zasadzie pozwolę sobie jeszcze złożyć następujący wniosek. O to, żeby sąd zechciał otworzyć nagranie z przebiegu tego zgromadzenia 29 stycznia na rynku w Bydgoszczy, na okoliczność faktycznie użytych tam sformułowań, określeni słów, zwłaszcza na okoliczność. Tak. Zwłaszcza na okoliczność, że nikt tam, co jeszcze nie jest karne, ale nikt tam nie wypowiadał się jako przeciwnik szczepień w ogólności, tylko wypowiedź mojego mandata dotyczyła tylko i wyłącznie niezgody na wprowadzanie terroru szczepionkowego. On tam nie wypowiada się jako przeciwnik szczepień. Tak. Tylko jako przeciwnik terroru szczepionkowego. A pan nas teraz nie widzi określenia? Ja w wysokiej sądzie słuchałem go wielokrotnie. Słuchałem go wielokrotnie. Ale mój mandat, będąc w odosobnieniu, myślę, że ma prawo do tego, żeby sobie to przypomnieć. Natomiast myślę sobie, że i z uwagi na treść zarzutów celowe by było, a tu również rzecznik oskarżenia miał możliwość wysłuchania tego nagrania, co tak powiem zestawieniu z zasadą bezpośredniości myślę, że miałoby swój sens. Dobrze. Jeszcze jakiś wniosek? Tak jest. Wysoki sądzie. Na karcie 171 prokuratura zechciała oddalić mi wniosek dowodowy odnoszący się do relacji, które w pewnym momencie w rzeczywistości pojawiły się pomiędzy panem Olszewskim i panem posłem Suskim. One polegały na tym, że pan poseł Olszewski wywrócił pana posła Suskiego, pomimo że nagranie jest bardzo wyraźne i to pokazuje, to pan poseł Olszewski zaprzeczał temu. W moim wniosku, który pani prokurator chciała oddalić, to był wniosek 7 stycznia 22, był oddalony 10 marca 22 na karcie 171. W tym wniosku są zawarte linki, o których odtworzenie wnosiłem i informacje, o których z których przeprowadzenie dowodu wnosiłem. Dlaczego? Dlatego, że pan poseł Olszewski prezentuje się tam, to jest w czasie przesłuchania w Warszawie 43-letni mężczyzna, 20 lat młodszy od mojego mandanta, prezentuje się tam jako człowiek, który zajmuje się takim systemem samoobrony, który nazywa się Krav Maga. I to jest człowiek, który doskonale sobie poradził z posłem Suskim, że tak powiem, zawijając go przez biodro i powalając na posadzkę. To dowodzi, że pan poseł Olszewski nie należy do ludzi strachliwych i w moim przekonaniu rzekomy lęk przed moim mandatem jest koniunkturalny. On ma stworzyć z pana posła Olszewskiego ofiarę i ma przysporzyć się głosów wyborców, albo że tak powiem, tych ludzi zdjętych poczuciem litości nad jego bezpieczeństwem i jeszcze wprowadzenie teraz w Warszawie 10-letniego syna
Ja nie słyszałem, żeby pan poseł Olszewski uronił łzę nad 11-letnim chłopcem, który mu się wyrostek odpaczkowy rozlał i który po kilku szpitalach, nie będąc z nich przyjęty, po prostu to dziecko skonało. Ja nie słyszałem, żeby pan poseł Olszewski tego typu wystąpienie. W związku z tym uważam, że jego teza o tym, że on się boi, jest kłamliwa. Ponieważ w zarzucie, który mandat ma w związku z panem Olszewskim i z panem Zawiszą, to jednak ocenie będzie przez sąd podlegało to, czy ta obawa wyrażana, czy tam deklarowana przez osobę występującą jako pokrzywdzona jest prawdziwa. Nie ma w ogóle jakikolwiek sens. To myślę, że poznanie, jak pan Olszewski cynicznie wypowiada się o swoim zachowaniu wobec innego posła i jak sobie łatwo z nim poradzi, pozwoli wskazać również na to, że tak powiem, tylko w sferze werbalnej pan poseł Olszewski chce się prezentować jako pokrzywdzony, zresztą, jak sam przyznał, motywowany do tego jakimiś informacjami Omzrika, takiego tworu, który przyjdzie czas jeszcze, to będziemy o nim rozmawiać. Teraz to jest w zasadzie drugi punkt jest na dalsze wnioski projektowe są następujące. Ja przygotowałem sobie materiały, którymi też chciałbym, aby pan sąd zechciał się zająć jako dowodami. To są takie cztery zbiory dokumentów. Pierwszy zbiór obejmuje ten druk sejmowy 1981, no bo to zgromadziło świadomych ludzi w Bydgoszczy 29 stycznia 2022 roku. Jest znany z tego. Tak. Ale w sensie, zapomniałem ten stoję. Chcielibyśmy się na to powoływać. W samochodzie. Tak, jak będzie, proszę bardzo, załączyć to. I jeszcze, jak są pozwolić, o tym się odniosę do pewnej kwestii niezwykle istotnej. Ja już pomijam zawartość tego aktu, który chciał zrobić z pracowników, donosicieli między sobą, a gdyby w tym donoszeniu nie brali udziału pracodawcy, to też miał stworzyć z nich donosicieli na pracodawców. Miał odebrać sądom prawo do tego, żeby sądy mogły orzekać o odszkodowaniach, gdyby się nie zająć wojewodowie. No pięknie. Ten projekt, i to też nie słyszałem, żeby pani Zawiszy i panu Olszewskiemu przeszkadzało, był opiniowany przez 11 podmiotów. Jest 9 negatywnych opinii, to jest prawie 82%. Z tych negatywnych opinii niektórzy mówią, że powinni pracodawcy dostać więcej prawnych, a nie tam takie akty wprowadzać. No ale dwóch opowiada się stanowczo przeciwko i wyraża oburzenie z powodu no właśnie szczucia ludzi na siebie w miejscach pracy. W tej ustawie myślę, że to dlatego postanowiłem poprosić sąd o to, żeby pan zechciał to uznać się jako dowód. Jest taki zwrot. Ja przynajmniej to czytałem, że to będzie taka sytuacja, że skoro jest wręczenie na te preparaty zwane bezpodstawne szczepionkami, bo one w tamtym czasie i nadal są jeszcze w fazie badań ostatniej. Bodaj właśnie w końcu kwietnia się kończą pierwsze, a w 2024 roku dalsze. To tamte ustawienie jest taki zapis. Ja myślę, że to nam zupełnie w innej sytuacji wszystko stawia. Również i tą obawę pana Olszewskiego i pani Zawiszy, bo zastanawiam się, skąd jest ta determinacja na to, żeby takich aktów chronić. Tu jest zapis taki. Zaznaczyć należy, że szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 niewątpliwie znacznie ograniczają ryzyko zachorowania na COVID-19, a w przypadku zachorowania łagodzą szereg choroby, jednak nie pozwalają całkowicie wyeliminować rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Z tego względu konieczne jest wprowadzenie również innych instrumentów hamujących transmisję. Kierując się tym założeniem, w projekcie ustawy nie przewidziano odmiennych regulacji dotyczących wykonywania testów diagnostycznych dla osób, które przebyły infekcję SARS-CoV-2, ani osób, które poddały się szczepieniom ochronnym oraz osób niezaszczepionych. Więc wysoki sądzie, jeżeli tam opowiadano i przymus szczepień, który pani Zawisza chciała wprowadzić, odnosił się do osób pełnoletnich i chciała ten przymus wprowadzić, a nie chciała, nie występowała przeciwko
pomysłom na szczepienie dzieci, to zostały zrealizowane. To znaczy, że to wszystko z tak zwanymi szczepieniami, to była zwykła ściema. Dlatego, że osoby, którym opowiadano, i tu w następnym dowodzie jest to przedstawione, osoby, którym opowiadano, że zaszczepcie się i będziecie wolni, było to zwykłe kłamstwo. Dlatego, że bodaj tym osobom dano by tutaj jakiś benefit i powiedziano, że szczepiłeś się i nie musisz być kapusiem w miejscu pracy i nie musisz bać się, że na ciebie będą kapować, bo jesteś zaszczepiony, masz taki gleb. Oni tutaj mówią, że będą wszyscy traktowani jednakowo, czy ci co przyjęli, czy ci co nie przyjęli. Co dowodzi, że tym ludziom, niezależnie od czym innym, poza kasą dla firm produkujących testy. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, gdyby było inaczej, to byliby rozdzieleni ludzie, którzy jakąś preparat przyjęli za szczepionką, od tych ludzi, którzy preparatu nie przyjęli. Dlatego myślę, że to jest to niezwykle istotne w takim właśnie zakresie. A mógłbym to zobaczyć w końcu? Tak jest, Wysoki Sejmie. Jeszcze drugi wniosek mój będzie związany z tym, to będzie plik związany z tym. To jest akurat może nie tak silnie związany z naszymi zarzutami, ale z samą postawą mojego mandata, z jego determinacją i pewną rozpaczą, która dyktowała mu takie, a nie inne wystąpienie, taką formę, to jest dane, które pozwolą stwierdzić, że te wszystkie pomysły na temat tak zwanych przymusów szczepionkowych są po prostu bez sprawy. Jest tam wypowiedź pana profesora Ryszarda Kwiatkowskiego, przepraszam najmocniej. Jest tam wypowiedź pana profesora Ryszarda Kwiatkowskiego. Jest tam również rekomendacja UNESCO z 2005 roku. I jest tam również kodeks norymberski, z którym, jak sądzę, ani pan poseł Olszewski, ani pani poseł Zawisza nie byli łaskawi się zapoznać. Na to, Wysoki Sądzie, są również trzy publikacje związane, przepraszam, jeszcze jest publikacja związana z sympozjum publicza pandemii z 29 stycznia. Dlatego, że myślę sobie, że gdyby nawet chcieć mówić, że mój mandat usiłował wpływać na decyzję konstytucyjnego organu, to jego usiłowanie by się miało miejsce, było nieudolne. Ono by miało od początku najmniejsze szanse na realizację, a mój mandat wpisywał to jako pewną zrecenzowanie, pewien apel do tych ludzi. Ale wiecie, musimy widzieć w tym coś takiego, co nie może mieć miejsca i gdzie już nie można recenzować działań nieodpowiedzialnych ludzi, którzy stanowią władzę w Polsce, to mielibyśmy wtedy, że ten powinniśmy poszukiwać prawdziwych przyczyn rezygnacji posłów. A te prawdziwe przyczyny rezygnacji posłów były zupełnie inne. My przecież wiemy, że środowisko... Czy możemy to przenieść na mowy końcowe? Tak, Wysoki Sądzie, ja tylko króciutko, bo wiem, że pani prokurator będzie się do niego szybrości. I pani prokurator być może zdecyduje, czy Wysoki zajmował się. Proszę być troszeczkę bardziej streści, bo to przechodzi na masy, bo by co? Wysoki Sądzie, komasuje to. Chodzi tam o to, że przecież w tym samym dniu, jak mój mandat o tym nie zmienił w wystąpieniu, odbywa się symposium u ojca Rydzyka pod nazwą Oblicza Pandemii. Na tym symposium opowiadano się w sposób jednoznacznie negatywny dla tej propagandy covidowej i przecież my wiemy, kto ma większość w Sejmie i z kim są te środowiska powiązane. To nie pan Wojciech Olszewski, pan Wojciech Olszarski i grupa kilkuset świadomych ludzi na rynku spowodowała, że Komisja Sejmowa nie zajęła się tym dokumentem. To spowodowała propaganda Tadeusza Rydzyka i wypowiedzi, które Tadeusz Rydzyk w swojej możliwości naukowców i lekarzy. I Wysoki Sądzie, z tym wnioskiem wiąże się również to, że Wysoki był łaskaw zarządzić podsłuchanie całego tego wydarzenia w postaci oblicza pandemii. To jest trzeci wniosek, tak? Tak. Odtworzenie zapisu, tak. Wydarzenia, tak.
100 minut. Podczas sympozjum oblicza pandemii ten program trwa 6 godzin, 40 minut, 10 sekund. Tam są wypowiedzi naukowców i lekarzy na temat, ale też i jest doskonałe wystąpienie pana Jana Pospieszalskiego o fałszu medialnej. Jest tam wystąpienie Jana Pospieszalskiego o fałszu medialnym. To są. Kiedy to miało mieć miejsce? W Wysokim Sądzie 29 stycznia 2022 roku. W tym materiale, który pozwalam sobie sądowi za chwilkę przekazać, są to dokładnie godziny wystąpień pana doktora. 29 stycznia 2022. Tam jest profesor pan Andrzej Kochański, doktor Paweł Masiukiewicz, doktor Zbigniew Matyszewski, pan doktor Pospieszalski. Ma być na okoliczność tego? W Wysokim Sądzie na okoliczność zupełnej bezskuteczności i niemożliwości wywarcia przez mojego mandata jakiegokolwiek wpływu na pracę organu nie jest Sejm, dlatego że przecież pan, ani pan Tuprzecki nie mówi, że on trzymał tą informację i zmienił zdanie, ani pani Zawisza nie mówi, że dowiedziała się tego rozwiązania. W aktach znajdują się dane z komisji sejmowej. Z tych danych wynika, że na 13 tysięcy aptek tylko 100 zgodziło się w tym czymś brać udział, czym jest ta ustawa 1981, ten projekt, ona miała służyć ochronie życia i zdrowia obywateli. Taką śliczną w Wysokim Sądzie miała nazwę. I te wypowiedzi pokażą zakłamanie i fałsz nie tylko inicjatorów tego aktu, ale tych, którzy się za nim opowiadali, ale również i tych, którzy jak pani Marcelina Zawisza nagle wyskoczyła z pomysłem, że jak ktoś ma 18 lat, to trzeba go złapać i, bo oni tak to nazywali, i wyszczepić. I w Wysokim Sądzie jeszcze trzy publikacje chciałbym też poprosić sąd o przyjęcie. To są publikacje ze strony Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. To jest publikacja doktora Roberta Malone, to jest twórca technologii mRNA, który popełnił, że tak powiem, taki artykuł, tytuł ma taki: nie szczepcie dzieci przeciw COVID-19. Twórca technologii mRNA kieruje apel do wszystkich rodziców na całym świecie. Tam jest jeszcze artykuł zbiorowy lekarzy z tego stowarzyszenia, ale myślę sobie, że najbardziej może istotną kwestią jest artykuł pana doktora Piotra Witczaka o szczepieniach dzieci przeciw COVID-19 i niewielkich korzyściach. O tym też była mowa w wystąpieniu mojego mandata i w kontekście rezygnacji Komisji Sejmowej, która również, jak tam pani poseł Lubnalu wskazywała, domagała się obecności przedstawiciela ministra zdrowia, który nie przyszedł. To były przyczyny rezygnacji tych ludzi z procedowania tego aktu. Mojego mandata wypowiedź, która się zbiegła jakoś z tym w czasie, nie ma najmniejszego znaczenia. Tam tylko poseł Szopiński podnosi, że ktoś ma jedne wypowiedzi formułował w Bydgoszczy, ale potem nie jest to w ogóle podjęte w tym całym w tej transkrypcji wystąpień posłów z komisji, kiedy oni nie nadają temu aktowi w tym momencie dalszego typu. Więc nikt tam się nie odwołuje do mojego mandata i poza panią Zawiszą i panem Olszewskim, którzy przecież nie byli uczestnikami tej komisji, nikt się nie zgłosił nigdzie jako osoba pokrzywdzona i z poczuciem zagrożenia. To będą Wysoki Sądzie tego typu. Jeszcze chciałbym poprosić sąd o przyjęcie czterech materiałów. To są zeszyty Norymberga 2.0, nazywane zeszytami norymberskimi. Część druga, trzecia i czwarta. Ja to mam dla siebie trochę w znośniejszej postaci, bo zakreślone. Gdzie w Wysokim Sądzie
pani Zawisza i pan Olszewski nie dali się poznać jako osoby, które albo zgłębiały taką wiedzę, albo próbowały ją propagować. Jak się zwróci uwagę na rotę ślubowania poselskiego, to ta ich bezczynność jest haniebna. Ta ich bezczynność jest haniebna, dlatego że mandat już powołał się na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a tu w tych zeszytach wykazano ze źródeł amerykańskich, że w armii amerykańskiej wskutek tak zwanych szczepień problemy neurologiczne wzrosły o 1000%, zatorowość płucna o 471, zapalenie mięśnia sercowego o 296, niepłodność u kobiet o 471, a defekty porodowe o 156 i poronienia o 300. I jeżeli ktoś się powołuje na takich sojuszników, powołują się na dobro ludzi, pani Zawisza chciałaby się powoływać na dobro ludzi i oburza się na to, że ktoś pośmiela się krytykować, tak, stanowczym tonem, takimi środkami, jakie miał do dyspozycji, ale też i przybawiając do ograniczonego grona ludzi i mając bodaj kilka tysięcy osłon na tym programie, zanim on zniknął. Natomiast pani Zawisza swoją wypowiedź o tym, że jeżeli nie będzie przymusu szczepionkowego, to będzie po 1500 zgonów dziennie, co jest kłamstwem, dlatego że w tym czasie około 1300 było wszystkich zgonów, a nie zgonów na COVID dziennie. Ta liczba nigdy się do tego nie zbliżyła. Ona oscylowała w granicach 40 do 60 maksymalnie, ale sobie sprawdziłem na stronach Ministerstwa Zdrowia i na stronach GUS-u. Więc pani Zawisza podawała jawne kłamstwo. Ona nigdy za nie nie przeprosiła. Z tych zeszytów wynikają dane o szkodliwości tych preparatów, o tym, że nie były one sprawdzane i o tym, jak sobie tak zwana Big Pharma nabija kapsę na histerii wywoływania wśród ludzi. I myślę, że to są okoliczności istotne z uwagi na to, że my twierdzimy od początku, że mój mandat działał w stanie wyższej konieczności. Mój mandat działał w celu ochrony życia i zdrowia ludzi. Pan Krzewski, który udostępnił 10-latkowi, wynika z jego wypowiedzi, udostępnił 10-latkowi materiał, który sam go podobno przerazi, to pan Krzewski, ani pani Zawisza, nie wypowiada się na temat 150 tysięcy tak zwanych nadmiarowych zgonów, na temat nowów i na temat fali zgonów ludzi, która swoją liczbą i strukturą odpowiada temu, co wypukowano w armii amerykańskiej. Młodzi ludzie o doskonałym stanie zdrowia fizycznego, gdzie te treningi tam pewnie koło 2 mają tętno i oni nagle mają zakrzepicę. Jest to albo jest to coś zupełnie nieprawdopodobne. Ostatnia rzecz, o którą chciałbym sąd poprosić w kontekście naszej sprawy i zarzutów, też sytuacji, w jakiej mój mandat został postawiony, gdzie właściwie nikt się w tamtym czasie, oprócz konferencji ojca języka i mojego tamtych uczestników i mojego mandata, nie wypowiadał na ten temat. To jest książka Fałszywa pandemia, krytyka naukowców i lekarzy, poświęcona również tak zwanym szczepionkom. Tu jest masa wypowiedzi naukowców, tak jak w tych zeszytach Nürnberga 2.0. Tak jak w tych zeszytach Nürnberga 2.0, tu jest mnóstwo pozycji bibliograficznych, gdzie jeden z autorów ma około 170 pozycji bibliograficznych na wywody, w których wykazuje, że jest po prostu szkodliwy preparat. Przeciwko temu występował wysoki sędzia mój mandat. Przeciwko stworzeniu, jak wskazał, obozu koncentracyjnego z miejsca, w którym żyjemy. Dlatego chciałbym poprosić sąd o przyjęcie żeby sąd zechciał przyjąć te dokumenty. Jako dowód rzeczony, rozumiem, tak? Tak jest. Przeprowadził z nich dom na okoliczność bezzasadnego, nienaukowego, antyludzkiego i de facto prowadzącego do ludobójstwa, stręczenia ludziom szczepionek, ale też i bezzasadnego wychania ich w
kołowrót testowania, bo w tej ustawie przecież jest przewidziane, że do odwołania też te testy będą finansowane przez państwo. No więc jak znamy nasze państwo, to za chwilę przestaną dofinansować te testy i zostawiamy to pracodawcom, tak jak samorządom dołożono wiele zadań i potem się z nich wycofano z finansowania i mówiąc, że to jest wasze zadanie, to przecież musicie płacić za to sami. Mamy z czymś takim do czynienia. I Wysoki Sądzie, te wszystkie okoliczności i te wszystkie fakty mają bezpośrednie znaczenie dla należytej oceny kontekstu, w którym działał mój mandat i sytuacji, jego sytuacji motywacyjnej. Ale one też pokażą, zwłaszcza jeśli chodzi o wypowiedzi na tej konferencji oblicza pandemii, bo ten film ja tylko z jednego źródła osiągnąłem i on tam ma prawie 300 tysięcy osób. To miało Wysoki Sądzie znaczenie. Ci państwo, do których zapiszę też pana Olszewskiego, prawdopodobnie zważywszy na to postępowanie i przede wszystkim na to w jakich kwestiach liczę, pokazuje, że dla nich poza słupkami nic nie ma znaczenia. Dla nich poza słupkami znaczenia nie ma nic. Dlatego, że ci państwo nie znalazłem, może ktoś mi nie wskazał właściwie drogi, ale nie znalazłem żadnej wypowiedzi, gdzie by bronili 250 tysięcy zbankrutowanych przedsiębiorstw. Więc mój mandat zajął się tym i jak mówię, nie mógł wywołać żadnej decyzji parlamentarzystów, bo na to nie ma dowodu. Jest jedno zdanie pana Szopińskiego, którego powinien się ten pan, zważywszy na materiał, który sobie wypowiedział, powinien się go wstydzić. Jego na tej komisji nie powinno w ogóle być. Już wystarczy. Siemy. Przygotowałem się do końcówki, bo mandat nie mógł wcale się przygotować do końcówki, dlatego że dysponował materiałami od dawna i moją korespondencją też. W związku z tym mieliśmy prośbę, żeby sąd, rozważając dzisiaj końcówkę, żeby sąd, że tak powiem, przeniósł ją na kolejny termin, a mojemu mandatowi, żeby sąd był łaskaw udzielić akt do przygotowania się do sprawy. To tak. Panie senatorze, to teraz, jeśli chodzi o to, zaczniemy od tego. Pana klient od 22 marca jest nowa w areszcie. To jest 2 tygodnie. Żadnego sygnału nie było, że chce się zapoznać z aktami postępowania. Panu mecenasowi informację udzieliliśmy, że gdzie przebywa, to jest 2 tygodnie. Można się skontaktować, można w nim się skontaktować telefonicznie. Dlatego wniosek o to, no, troszeczkę wyprzedzamy fakty, ale wniosek o to, żeby odrębny termin na głosy stron z tego względu wyznaczać, nie będzie uwzględniony, dlatego że jasne, były pełne. Znaczy, ja przyjmę się nie odbieram, pan mandat o to też pewnie poprosi. Ale pan mandat, z tego co kojarzę, bo pan mandat nie powiadomił sądu o tym,
Ale no wiadomo, no przecież nie będę udawał. No przecież sąd ustalał, że jest w trudu. Oczywiście za nas sobie to... Nie musiał generalnie też, bo jasne. Oskarżony nie musiał nas o tym informować. To są tylko określone skutki takiej manipulacji. Przez 6 miesięcy przebywania w zakładzie karnym nie był zainteresowany tym, żeby akta mu doręczyć, przesłać, tak? 2 tygodnie przebywał pana klient u nas. Wniosku nie było ani od pana, ani od pana klienta, po to, żeby akta dostać. Więc teraz składanie takiego wniosku, że chciałby się zapoznać z aktami, no jest troszeczkę już potrzebne. No potem w tym czasie się przygotował. Niekoniecznie mogę się zgodzić, że jest potrzebne, chociaż przecież decyzję sądu będę musiał przyjąć i mój mandat też. Poza tym też uważam poza wszystkim, że panowie są świetnie przygotowani do sprawy. Myślę, że staramy się wykonywać swoje obowiązki. Natomiast kwestia jest taka, że mój mandat w wysokim sensie, tak jak powiedziałem, w ciągu 6 tygodni chyba 5 miejsc zmienił lub przeszedł. I jak sąd prawdopodobnie to doskonale wie, nigdy nie jest informowany o tym wcześniej niż albo na wieczór przed wyjazdem, albo na ani jednego miejsca nie było wniosku to prawda. O to, że czegoś potrzebuje. Tak. Dlatego, że w wysokim sądzie mój mandat nawet ma, mając zarzut o to, że kogoś nazwał, jakiegoś obywatela obcego państwa nazwał zdrajcą i to się też prokuratura włączyła, że on znieważył tego człowieka. Pan mówił o tym na wnioski białoruskiej, tak? To jest sprawa wyłączona z Wolnym Kaliszu, tak? Tak, tak jest. No, ona była tam w Warszawie, choć się tam coś próbowało dziać teraz, mój mandat ma też tam mieć zaznajomienie. No, to są różne historie, bo się okazuje, że nie zawsze prokuratura jakby na czas ustala, że człowiek został przeniesiony. Stąd nie było tego wniosku, bo nie chcę, żeby sąd to odbierał jako jakieś takie planowane. Tak, pewnie rozprawy, no. Mieliśmy wczoraj. Ja wiem, wysoki sąd. Tyle miesięcy było. Tak, to prawda. Gdyby ktoś chciał, pana klient był, zdaje się, do 1 listopada. Wysoki sąd. No przecież naprawdę nie było. Wysoki sąd, to są fakty, że sąd mówi, no co będę z faktami dyskutował. Taka potrzeba powstaje teraz i ją artykułuje, a sąd ją zrobi, co uzna za kość. To zaraz dojdziemy do tego, bo najpierw musimy rozstrzygnąć wnioski dowodowe, żeby tak. Mieć w ogóle o czym rozmawiać. Tak. Jeśli mogę. Bardzo proszę. W sprawie swojego usprawiedliwienia. Nie, pan się nie musi usprawiedliwiać, bo pan nic tego nie zrobił w tym momencie. To, co wysoki sąd powiedział, biorę do siebie. Rzeczywiście moja nieaktywność w sprawie naszego procesu nie wynika z tego, że go zlekceważyłem, tylko mam tyle różnych oskarżeń, w całej Polsce się rozsypało. Ja też wiem. Wysoki sąd. Ja to wszystko wiem, natomiast panie Olszański, no, reguły są takie, że jeżeli jest tyle miesięcy czasu, ja też nie mówię o czasie, kiedy pan przebywał w zakładzie karnym, bo to przecież mówię, ostatnio rozmawiamy 28 czerwca, pan został zatrzymany, no mówię, 1 listopada strzelano, tak jest, że wydaje się, że to w tym czasie. No to przecież to są miesiące na to, jeżeli ktoś chciał popatrzeć sobie na to, no przecież dostał pan kartę. Jakby pan chciał z zakładu karnego, sobie tam przeczytać, wielokrotnie osadzenie, no to pan pewnie wie o tym. Tak. No, ale jaka dostają? Wysoki sądzie, bo nie chcę uchodzić za człowieka, który lekce sobie waży. Proszę mi wierzyć, że w wielu zakładach karnych, w których byłem, bardzo długi czas minął, zanim dostałem zgodę na wykonanie telefonu do adwokata. To wynika z pewnej bezwładności funkcjonowania zakładów karnych. Nikogo nie obawiam. Panie Olszański, z telefonu też pan korzysta. Też nie będę udawał, że nie wiem. Z telefonów też pan korzysta, więc tak samo mógł pan zadzwonić do adwokata swojego. No prawda? Wysoki sądzie, to się wszystko złożyło razem. Załóżmy, że mojej winy jest 10%. Nie ma pana żadnego. Czy moim zdaniem, jeżeli jest tyle miesięcy czasu na pewne rzeczy, ostatnie 2 tygodnie pan mecenas wiedział, bo osobiście do pilnowałem tego, żeby mailem zaraz pan dostał informację, tego samego dnia pan dostał informację, kiedy pan Olszański zjawił się na wałach. To było 2 tygodnie. 2 tygodnie to nie jest mało czasu. Naprawdę. Gdyby pan chciał akta przeczytać, gdyby pan napisał pismo, to stosuje pan dnia następnego, bo myślę, że jest zostawmy to. Satysfakcjonuje mnie określenie, które wysoki sąd skierował w naszą stronę, że jesteśmy świetnie przygotowani do tej sprawy. No to taka jest prawda. No przecież to... Dobrze. Wysoki sąd, to tyle. Dobrze. To zaczynamy w takim razie rozstrzygać wnioski dowodowe. Sąd na podstawie artykułu 394, paragraf 2.1 KPK
najlepiej, co się tam będzie działo. Więc oglądanie tego z pana punktu widzenia no, jest już tak poza wszystkim, moim zdaniem też zbędne. Bo przecież pan wie najlepiej, że pan tam występował. W punkcie drugim. Na podstawie artykułu 170 paragraf 1 punkt 2 KPK oddalić wniosek dowodowy ustalenie numerów spraw i rezultatów postępowań w dwóch sprawach karnych z udziałem Pawła Olszewskiego i Marka Suskiego i dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z materiału wyżej wymienionych spraw oraz przeprowadzenie odtworzenia nagrań zawartych i dołączonych do materiału odnika. Ja panie zasadzie tutaj podyktowałem, może prosta pan tak mówił, ale pan się odwołał tej karty z 81 i stąd. Tak, tak, bo tak. Taka jest też pana wizja. I odtworzenie nagrań zawartych dołączonych do materiału odnika. Albowiem okoliczność, na którą miały być przeprowadzone dowody, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Fakt, czy Paweł Olszewski obawiał się Marka Suskiego, czy też w jaki sposób się względem niego zachował, nie ma oceny sądu znaczenia dla oceny tego, czy wypowiedzi oskarżonego wzbudzały w nim obawę, czy wypowiedzi nie ma znaczenia dla oceny tego, czy wypowiedzi, nie czy Paweł Olszewski obawiał się wypowiedzi oskarżonego i ewentualnej groźby spełnienia zapowiadanych przez niego działań. W punkcie trzecim. Na tej samej podstawie, jeśli 172 KPK oddali wniosek dowodowy o odtworzenie zapisu wydarzenia mającego miejsce w Toruniu podczas sympozjum oblicza pandemii z dnia 29 stycznia 2022. Albowiem okoliczność, która miała być udowodniona, to jest zupełnej nieskuteczności i możliwości wyparcia przez oskarżonego wpływu na pracę Sejmu. W kontekście znamion przestępstwa z artykułu 128, paragraf 3 KK zarzucanego oskarżonemu nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, albowiem znamiona tych nie ma, nie jest zawarty skutek
unięcia. W punkcie 5 na tej samej podstawie, czyli 172 KPK, oddali wniosek dowodowy o miejsce przesłuchania radnego świata Jędrzeja Popen, Anny Brodowskiej, Mariusza Rynkiewicza, Michała Wysockiego, Roberta Lądowskiego, ale w okoliczności, w jaki sposób świadkowie odbierali wypowiedzi oskarżonego podczas zgromadzenia w 9 stycznia 2022, nie ma znaczenia do rozstrzygnięcia sprawy. Żaden z zarzutów ustawionych oskarżonego w swoich znamionach nie odmówi się do tego, czy oskarżony swoimi wypowiedziami osiągnął określony skutek na koniec powodu popełnienia przestępstwa. Także to, w jaki sposób świadkowie odbierali zachowanie wypowiedzi oskarżonego w kontekście zarzutów ustawionych, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. W punkcie 6 na podstawie artykułu 350 AKPK w związku z artykułem 394 paragraf 2 punkt 2 KPK uprawia uznać za ujawnione bez odczytywania zeznania świadków Sławomira Szmyta na karcie 17 do 19 i Dariusza Grzeszczaka na karcie 22 do 23, aby zeznania świadków dotyczą okoliczności, które nie są na tyle wniosek, aby konieczne było bezpośrednie przesłuchanie na rozprawie. Zresztą o tym mówiliśmy, że będziemy zbierać głosy na rozprawę. Wcześniej już było sygnalizowane. Teraz mamy, rozumiem, panie Stasie, aktualizujemy pana wniosek, który pan wysłał wcześniej, o przerwę w rozprawie, przerwanie się do zakończenia sprawy, tak? Teraz tak. do słów, w których oskarżony obraża pokrzywdzoną Marcelinę.
Zawisza i pokrzywdzonego Pawła Olszewskiego, używając słów kurwa, używając słów półkurwie. Nazywanie w Wysokim Sądzie wystąpień oskarżonego artystycznym performansem, czy sprzeciwem artysty wyrażonym w formie kabaretu, jest w tej sytuacji dużym nadużyciem. Działalność w Wysokim Sądzie oskarżonego już dawno w ocenie prokuratury wykroczyła poza ramy kabaretu, poza ramy artystycznego sprzeciwu. Działalność Wojciecha Olszańskiego jest, wbrew temu, co twierdzi oskarżony, działalnością, która godzi w liczne dobra chronione w kodeksie karnym, takie jak pokój, działalność organów państwa, porządek publiczny, cześć, nietykalność cielesna, ale także życie i zdrowie. Usprawiedliwianie Wysokiej Sądzie tych wystąpień głoszonych przez oskarżonego działaniem w ramach stanu, działaniem tak w stanie wyższej konieczności, jak dzisiaj tutaj słyszeliśmy, wydaje się daleko nieuzasadnione. Zwracam Wysokiej Sądzie uwagę na poziom społecznej szkodliwości czynów, które zarzuca się oskarżonemu. Wojciech, nie są bardzo, bardzo duży. Wojciech Olszański opiera bowiem swoje zachowania na publicznym ich przekazie. Jest to przekaz, na co wskazuje materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie, pełen agresji, nienawiści, nawołujący do zabijania posłów, do rozstrzeliwania dziennikarzy. I taki właśnie przekaz trafia do publicznego obiegu. Dlatego nazywanie takiego przekazu artystycznym sprzeciwem, czy też tutaj wzywaniem, bo też takich słów używał oskarżony, wezwaniem do przebudzenia, stoi w sprzeczności z materiałem dowodowym zgromadzonym w tej sprawie i nie tylko, także z takim społecznym zapotrzebowaniem na takie wartości jak praworządność, bezpieczeństwo publiczne czy wzajemny szacunek. Dlatego też w Wysokim Sądzie w ocenie prokuratury wszystkie wypowiedzi Wojciecha Olszańskiego odnoszące się do dziennikarzy, do posłów, w których zapowiadał ich śmierć, w których groził pokrzywdzonym pozbawieniem ich życia, tutaj rozbiciem pałki na obie Marceliny Zawiszy, w których obrażał słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, należy uznać, ocenić jako wyczerpujące znamiona stawianych mu zarzutów. Odmienna ocena w ocenie prokuratury tej wypowiedzi, prowadząca do uznania ich za dopuszczalne i bezkarne, jest w świetle zgromadzonych dowodów przede wszystkim nieuzasadniona, ale jednocześnie też ona, taka ocena Wysokiego Sądu, pozwoli na dalsze, rozprzestrzenianie się, na szerzenie tej agresji i nienawiści przez oskarżonego, na zastraszanie osób, których poglądy polityczne czy światopogląd różnią się od poglądów samego oskarżonego. Dlatego Wysoki Sądzie wnoszę o uznanie oskarżonego za winnego wszystkich czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia. Jeżeli chodzi o wymiar kary, wnoszę o wymierzenie oskarżonemu za czyn wskazany w punkcie pierwszym aktu oskarżenia kary 3 lat pozbawienia wolności. Za czyn drugi aktu oskarżenia. Jeden rok i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Rok i 3 miesiące za drugi sąd, tak? Za czyn wskazany w punkcie trzecim kary 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczenie zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej Marceliny Zawiszy na odległość mniejszą niż 50 metrów przez okres 5 lat. Za czyn czwarty, podobnie jak za czyn trzeci, 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego Pawła Olszewskiego. Również na odległość mniejszą niż 50 metrów i przez ten sam okres. W ocenie prokuratury taka kara jest karą adekwatną do stopnia winy oskarżonego i społecznej szkodliwości czynu, któremu się zarzuca. Kara łączna? Tak, kara łączna 4 lata. Jeśli pozwolę sobie na...
nabrać powietrza, słysząc te wnioski. Wysoki sądzie, mój mandat, mogę powiedzieć, stał się od jakiegoś czasu ulubieńcem organów ścigania. Nie jest traktowany w sposób choćby zbliżony do innych podobnych przypadków i postępowania prowadzone przeciwko mojemu mandantowi toczą się z niezwykłą szybkością, z niezwykłą stanowczością i są ukierunkowane bardzo jednoznacznie. Właściwie cokolwiek pan Wojciech Olszański powie, to tam zawsze się stykamy z informacją, że to jest taka linia obrony, bo ktoś chce uniknąć odpowiedzialności karnej, to się wtedy tak broni. I myślę, że nie inaczej rzecz ma się z naszą sprawą, dlatego że w ciągu godziny z dwóch zarzutów, które miał mój mandat, w czasie jego pierwszego przesłuchania, bardzo się okazało, że to już nie są dwa zarzuty, że to są już cztery zarzuty. No i to tak, żeby już tam, że ten mój mandat musiał no, przystopować albo przestać nazywać rzeczy po imieniu, co jest jego prawem. To nie jest jedyną osobą, która sobie z tego prawa inaczej, która z tego prawa korzysta i w przestrzeni publicznej tak zwanej. Myślę, że no właśnie żadne z tych wypowiedzi mojego mandanta nie wyróżniają się, jak się porówna inne przypadki. Zacznę może od pierwszego zarzutu. Myślę, że tak właśnie dlatego zabiegałem o to, żeby sąd zechciał rozważyć i żeby sąd zechciał otworzyć przebieg tego wystąpienia pana Wojciecha Olszańskiego, dlatego że już w akcie oskarżenia, no co z tego, że oskarżenie zna to wystąpienie, kiedy w akcie oskarżenia są zawarte tak naprawdę no, wyrywki z tego wystąpienia, nawet tak dalece jest to robione, że w zarzucie trzecim w odniesieniu do pani Zawiszy jest mowa, jest przytoczona wypowiedź mojego mandanta w takim brzmieniu. W punkcie trzecim zarzutu podczas zgromadzenia przeciwników szczepień na COVID-19 groził tej pani pozbawieniem życia w ten sposób, że rozbiłby jej pałkę na bilet. Czym wzbudził w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że to stanie. No, dlaczego tu nie ma w Wysokim Sądzie stwierdzenia, ale nie mogę. No, naprawdę chcemy teraz się uczyć czytania ze zrozumieniem i powiedzenia, że ta wypowiedź nie przytoczona w całości jest wypowiedzią nieprawdziwą i zmanipulowaną. Jest wypowiedzią nieprawdziwą i zmanipulowaną. Tak samo jak i wypowiedzi wcześniejsze. Zgromadzenie nie było zgromadzeniem przeciwników szczepień, przeciwko COVID-19, tylko przeciwników przymusu szczepionkowego. Ja nie wiem dlaczego, mając takie uzasadnienie tego projektu ustawy 1981, tak to pozwolę sobie określić, że ta prokuratura nie zabrała się za tych podpisanych pod tym projektem. Ja już pozwoliłem sobie odczytać, sądzę, chciałem to wysłuchać i odnotować tych projektodawców. Z nich się wycofał tylko pan Paweł Lisiecki. On wycofał to oparcie dla tego haniebnego, dla tego Lex Confident, tak to nazywano i tą nazwę pozwolę sobie używać. Dlaczego nie ścigano tych ludzi za stręczenie ludziom bezskutecznych testów, o czym testy też jest masa literatury, wystarczy tylko ją poczytać. Teraz sobie pytanie, no, jak to jest możliwe, że chcemy wypowiedź pana Wojciecha Olszańskiego traktować jako próbę wywierania wpływu, kiedy mandat mój ma prawo do krytyki, ma prawo też do swobody ekspresji, gwarantują to oskarżonemu akty międzynarodowe, ma prawo konstytucyjne do swobody wypowiedzi, do głoszenia swoich poglądów.
dobrze, dobrze, ale padają tam takie określenia, że posłowie sami skazują się na śmierć. A więc, Wysoki Sądzie, kiedy pan Lech Wałęsa mówił do pana Sławomira Cęckiewicza, będziesz pan wysiany, to nikt z tego nie robił wielkiego problemu. Pan Lech Wałęsa jeszcze potem dalszymi też go słowami obrzucał, tłumacząc to, że w środowisku, z którego się wywodzi, powiedzieć komuś, będziesz wisiał, to tyle, co powiedzieć, prawda cię uwiesi. Natychmiast zrozumiano tłumaczenie pana Lecha Wałęsy. Nikt nie chciał panu Lechowi Wałęsie robić z tego powodu problemu. Kiedy mój mandat mówi, że miał na myśli, że skazują się na śmierć polityczną, a on w jaki sposób miałby być katem ludzi i wykonywać jakieś wyroki śmierci, kiedy tych wyroków nie miałby, to orzeł w Polsce kara śmierci nie funkcjonuje. To dlaczego tych słów, zgodnie z tym, co mój mandat mówi, ale zgodnie też z tym, co myślę, że wiele osób pod tym może się podpisać, i potraktować jako wyraz najwyższego oburzenia wobec traktowania społeczeństwa przez tych, którzy mieszkają i żyją w Warszawie na nasz koszt. Dlaczego nie potraktować tego w taki właśnie sposób? Tylko to się kwituje stwierdzeniem, no bo taka linia obrony, nie chce siedzieć, to mówię. Wysoki Sądzie, kiedy pan poseł Grzegorz Braun, jako jedyny, który przeciwko tej hucpie covidowej występował w Sejmie i poza Sejmem, z którego go zresztą w imię takiego wytrychu sprytnego zwanego mowa nienawiści wyrzucano stamtąd notorycznie bezprawnie, bo jest kilkaset orzeczeń sądów administracyjnych, ale też i sądów karnych, które odnoszą się do tych tak zwanych obostrzeń, do tych tak zwanych zakazów i nakazów, również tak zwanego maseczkowego, i wykazują w sposób racjonalny i logiczny bezprawie tych wszystkich działań. No, posła Brauna wyrzucano z tego Sejmu notorycznie, kiedy zwrócił się do ministra Niedzielskiego słowami, będziesz pan wisiał. To też pan Niedzielski poczuł się tym wystraszony i poczuł się tym zagrożony. No to prokuratura wtedy umorzyła postępowanie, było to skarżone. Kiedy sąd uznawał, że umorzenie było słuszne, to sąd wskazał tam, że podziela sposób tłumaczenia tej sytuacji przez pana posła Brauna jako taki, który był motywowany negatywną oceną działalności ministra. Czyli można powiedzieć, ministrze, działasz źle, oceniam negatywnie twoją działalność, nie podoba mi się to, co robisz tak zwanymi szczepionkami, że wydajesz publiczne pieniądze, a potem 70% tego, co kupiłeś, ląduje w zlewie, bo się do tego nie nadaje, żeby ludziom to podawać z uwagi na utratę ważności. Tylko na dnie z tego czasu mówiono, że musi mieć to minus 70 stopni, żeby było przechowywane, potem już przestało o tym mówić. Nie oczekuje się, że pan poseł Braun w taki sposób będzie to tłumaczył, tylko kiedy powiedział, będziesz pan wisiał. I nie było to słowa w uniesieniu poetyckim, tylko słowa wypowiedziane emocjonalnie, które podzielę. To sąd wtedy stwierdził, że była taka po prostu krytyka. Natomiast stwierdził sąd również, że nie ma adresat tej wypowiedzi najmniejszego powodu do tego, żeby czuć się zagrożony. Bo dlaczego miałby się czuć zagrożony przez tego człowieka, który nie dał się poznać do tej pory jako ktoś, kto drugiemu zrobił fizyczną krzywdę? Tak jak mój mam. Więc w Wysokim Sądzie mamy różne standardy. No, najwidoczniej poseł jest, czy pan Lech Wałęsa, to są osoby, których dotykać nie wolno. I jestem za tym, żeby przy takich wypowiedziach właśnie zachować się tak, jak powiedziały sądy. No ale czemu mój mandat nie ma korzystać z prawa do
tu wyjaśnienia nie byłby potrzebne. Jak on to podał, jak pokazuje jego dotychczasowa działalność, a naprawdę byłbym wolny od szufladkowania mojego mandata i stygmatyzowania go z tego powodu, że padają tam słowa niecenzuralne. No bo jeżeli jesteśmy tacy wrażliwi na tle tych słów, to która prokuratura ścigała premiera polskiego rządu za to, że kazał zapier za miejsce ryżu Polakom, co powiedzmy sobie jest eksploatowanym dość określeniem, nie wiem dlaczego, bo tam padło zupełnie inne doniosłe określenie w 2018 roku na taśmach wysokich, że ten pan bardzo pochwala premiera, panią bardzo pochwala premiera i Holanda i panią Merkel, bo oni zdołali ludziom ograniczyć ich oczekiwania. I on na tej taśmie mówi, że w normalnym trybie, żeby ludzie odzwyczaić od darmowej opieki zdrowotnej, od tego, że sobie jeżdżą za granicę i od tego, że mają służbę zdrowia, on stwierdził tam, że na to w normalnym trybie trzeba 10-20 lat, ale jest coś, co zmienia perspektywę w 5 minut. Tym jest wojna. I on o tym już wiedział w 2018 roku. Ja już pomijam wystąpienie dwukrotne pana posła Brauna na konferencjach, gdzie bodaj z panem o nazwisku Szymowski, zdaje się, że z takim panem uczestniczył w tych konferencjach, mówiąc, że są dane na temat tego, że premier był rejestrowany jako sztylet przez sztab. I nikt się tym do tej pory nie zabrał. Więc zastanawiam się, dlaczego tą mową nienawiści o miejsce ryżu i o stręczeniu wojny nikt się nie zabrał, ale prawo nowego mandanta do tego, żeby choćby w sposób stanowczy i choćby w sposób wulgarny. No to są na to środki. Można go karać za to. Mojego mandanta można karać za to, żeby miejscu publicznym używał określeń wulgarny. I sprawę w ten sposób załatwić. Zresztą były takie przypadki, że po zgromadzeniach takie mandaty otrzymał. Tylko mówi się, no jak posłowie to zrobią, to zgadzają się na śmierć, a więc czytamy w sposób najprostszy z możliwych, no bo akurat pasuje do tej narracji, że to jest właśnie grożenie śmiercią. Chcę coś. Było znane wystąpienie pana posła Palikot. Czy pan poseł Palikot w wywiadzie stwierdził, że na pytanie o pana Komorowskiego, czy on tam poluje, czy nie poluje, i o szkodników w życiu publicznym, no to powiedział, że największym szkodnikiem w życiu publicznym jest Jarosław Kaczyński. I pan poseł Palikot powiedział, że w takim razie zastrzelimy Jarosława Kaczyńskiego, obetrzemy go ze skóry i tą skórę sprzedamy w Unii Europejskiej. No, jak to zestawimy ze słowami mojego mandanta, które są inkryminowane w akcie oskarżenia, to naprawdę przecież nie da się tych dwóch wypowiedzi porównać. Wypowiedzi pana Palikota były bardzo drastyczne. Czasami tak bywa, że nie chce się wyłączyć. Zgadza się. Można powiedzieć tak,
no nie ma to żadnego znaczenia, bo to, że tamten wątek pominięto, to mój mandat, czy ja mogliśmy na przykład, nie wiem, to do doniesienia wypisać, bo możemy powiedzieć, no to nie ma w ogóle znaczenia dla naszej sprawy, bo my oceniamy tylko tu i teraz. Tą wypowiedź mojego mandatu, no ona w zupełnie innych okolicznościach była sformułowana niż te wypowiedzi, które przywołałem. Wysoki Sądzie, kiedy w Polsce znalazła się taka pani aktorka, która podobno sieć plejer dla mnie, ta aktorka zwróciła się do, no, klama co najmniej tak jak pan Wojciech Olszański w najwyższym uniesieniu emocjonalnym. A nawet chyba bardziej, bo tego słowa tam na tym swoim Instagramie to używała wielokrotnie, to media podają, że za wpisy na Instagramie otrzymuje 50 tysięcy złotych, więc okazuje się, że można jeszcze na tym najgorzej zarabiać. To ona zwróciła się do Straży Granicznej, do funkcjonariuszy Straży Granicznej jako pozbawionych mózgu, określiła ich jako ludzi pozbawionych mózgu i morderców. Straż Graniczna w czasie, kiedy ona tą wypowiedź formułowała, a miała wejść na stronę 1 400 000. Zgromadzenie z 29 miało tam kilka tysięcy. Te programy najlepszej oglądalności po tygodniu dwóch miały w granicach 18 tysięcy wejść. Ta pani aktorka miała wejść na ten Instagram 1 400 000. I ona zwróciła się tym określeniem, że to są ludzie pozbawieni mózgu i mordercy, do strażników granicznych, którzy w tamtym czasie byli rzeszą 14 800 funkcjonariuszy, z czego 1/4 to kobiety, plus 3,5 tysiąca pracowników. I ona do tych ludzi powiedziała, że nie mają mózgu i są mordercami. Ona to potem tłumaczyła swoimi emocjami i takim uniesieniem emocjonalnym, a nawet powiedziała, że jeżeli czują się obrażeni tymi słowami, to ona ich przeprasza. No więc, mając o wiele większe audytorium niż mój mandat, zachowała się podobnie jak i mój mandat, który też stwierdził, że gdyby pan ją Zawisze spotkał, to by ją przeprosił za to. Nie chciał tego, żeby one tak zabrzmiały, natomiast no, odwoływał się do tego określenia słownikowego, które tą osobę, którą się określa tym słowem na K, to może też znaczyć osobę, która działa koniunkturalnie, która dba tylko o swój interes, która potrafi fałszywie wmówić się jakąś wartość tak naprawdę poniedzać. Wysoki Sądzie, gdy pan Nena miał kilka postępowań inicjowanych z powodu podeptanej Biblii, to sąd w Gdańsku, który wymarzał postępowanie, przepraszam, tylko uniewinniał, stwierdził również, że jest to pewien przekaz wynikający ze swoich rysów, którym jest ta muzyka, którą się ten pan zajmuje, że on ma trafiać do zwolenników tego pana, on nie musi trafiać do jego przeciwników, ale też z tego powodu, że ma konkretne dobra adresatów, to nie jest to coś, za co powinno się ludzi karać. No, z podobnym stanowiskiem sądu spotykała się pani Podleśla, która inicjowała rozlepianie wizerunku Matki Polskiej na śmietnikach i szaletach. Tak mieliśmy masę tej wyrozumiałości dla ich motywacji. Mówi również, że nie chcieli nikogo obrażać. Pani mówi, że taki przekaz trochę emocjonalny, trochę wynikający ze sprzeciwu wobec jakichś okoliczności. Kiedy sądzie, okazuje się, że w naszym kraju można bezkarnie robić różne inne rzeczy. Irina Zemliana, Ukrainka, która przyjechała do Polski manifestować poglądy polityczne, oblała ambasadora bądź to bądź mocarstwa atomowego jakąś tam czerwoną cieczkę, oblała w tym przypadku jeszcze szereg innych osób. Uzyskała za to pozytywną recenzję ministra Kamińskiego, który powiedział, że to tylko emocje. To były emocje i te
katastrofa. Dlatego nie widzi w tym nic niewłaściwego. To. A poza tym przecież ten ambasador został odwiedziony pod dyskretą policji. A więc dotarli się do takiego zjednoczenia, że osoba napadnięta ma się cieszyć, że ją eskortuje policja, ale policja nie zatrzymała agresorki, która do tej pory czuje się bezkarność. Tam odsłon było tego skandalicznego wydarzenia. Kilka milionów, a po 2-3 dniach oblano farbą ambasadę polską w Moskwie. Tam już było 6 milionów. A Polska została pokazana jako tamtustan, który nie jest w stanie zapewnić przedstawicielom dyplomatycznym tego państwa bezpieczeństwa. Przepis, z którego ta pani powinna odpowiadać, sąsiaduje z artykułem 138, to jest artykuł 136, który penalizuje czynną napaść na funkcjonariusza czy przedstawiciela dyplomatycznego obcego państwa. Nic się tej pani nie stało, nikt nie był zainteresowany zrobieniem jej niczego. Mój mandat trzymał ten patyk, bo to nawet trudno to nazwać pałką, jakiś patyk, którym nie można zrobić szkoły. No ale przecież mój mandat nigdy nie oczekiwał na spotkanie z panem Olszewskim, ani nigdy nie oczekiwał na spotkanie z panem Zawiszą. Nigdy, podejrzewam, że gdyby się pojawili na to nie wiedział, że to są te osoby. Oceniał zatem ich pewne postawy publicznie prezentowane, albo brak prezentowania pewnych postaw w tych okolicznościach, w jakich przyszło im działać. To było przedmiotem oceny. To było też przedmiotem oceny i pewnej recenzji, jeżeli chodzi o zachowanie Sejmu i stanowienie prawa. Bo przecież jeżeli doprowadzono do czegoś takiego, gdzie mamy ustawę z marca o tych szczególnych tam zasadach i rozwiązaniach, bo to teraz wszystko tak się nazywa, i ona ma nawet taki przepis, artykuł 15, jest 6 literek Z i jeszcze znaczek 1, to rzeczywiście trzeba się zastanawiać, gdzie te akty są tworzone, kto je tworzy i w jakim celu. Czy w takim celu, żebyśmy wszyscy się już pogubili i żeby nawet ci, którzy sprawę stosują, nie mogli stosować go normalnie. Stwierdzenie, że ci, którzy wspierają ten stan sieci, wskazują się na śmierć. Użycie takiego sformułowania literackiego, swoistego porównania, zestawieniu ze słowami tych osób, które przytoczyłem, no to chyba nie prezentuje się najgorzej. W sobie sądzie, no polska prokuratura nie chciała nic zrobić z 22-letnim Gregorem, który podaje 200 czy 300 km od jednostki po cywilnemu w Gdańsku w Sylwestra z 21 na 22 roku postanowił hałasować. Sąsiedzi zawiadomili policję, policjantów troje przybył. Pani policjantka miała złamany nos i szczękę, pan policjant miał złamaną szczękę, a drugi pan policjant miał złamaną rękę. Ten koleś, przepraszam, że tak to określam, bądź to bądź zmasakrował naszych policjantów, był bezkarny. Powoływano się na jakiś akt polsko-amerykański, który daje jemu prawo do bezkarności. To jest kłamstwo, dlatego że ten akt mówi, że dopiero na prośbę ambasadora tego państwa i na wyrażoną na to zgodę ministra sprawiedliwości, on mógł być odsunięty, że tak powiem, od odpowiedzialności przed polskimi organami. Jeszcze tym bardziej, że nie działał w czasie służby i nie działał w mundurze. Ale nic mu nie zrobiono. Nic mu nie zrobiono. Karę 3 lat ma dostać mój mama. Oczywiście, że można by rzec, powinien ponieść odpowiedzialność za swoje słowa. Nigdy się przed tym w sądzie nie próbował w dziwny sposób, czy nie logiczny bronić. Natomiast dlaczego nie może liczyć na podobne traktowanie jak te osoby, które w moim przekonaniu
zrobiły, że tak powiem, w kierunku postawienia im zarzutów dużo więcej niż pan Wojciech Olszewski. Jeżeli chodzi zatem o ten pierwszy czyn, myślę, że jest to zarzut postawiony mocno na wyrost. I trafię sąd, że ten przywołał mnie do porządku, żebym tam się nie zagalopowywał z tą oceną, bo to przecież nie musiał nastąpić skutek. No ale jednak myślę, że mówienie o tym, czy nastąpił, czy nie nastąpił, jest też pewną oceną stanu, który będzie podlegał osądowi ze strony sądu. I teraz jeśli zwrócimy uwagę na to, że w tym samym dniu odbyła się konferencja u Tadeusza Rydzyka, gdzie występowali naukowcy, podawali zupełną niedorzeczność, wykazywali pomysły na te szczepienia, na te testy, na to wszystko, z czym mieliśmy do czynienia i co do czego miał prawo wypowiadać się i wypowiadał pan Wojciech Olszewski. To mamy przecież prawdziwe motywy do odstąpienia od tego aktu tam, bo przecież byłoby jednak pewnym tłem tej sprawy, czy pewnym jej okolicznościami, gdyby można było mówić trafnie, że to wystąpienie mojego mandanta miało na to na cel. Tak przecież nie było. Jedyne kalkulacje wyborcze i kalkulacje, gdzie tam poparcie może być, sprawiły, że ci ludzie z tego zrezygnowali. Również to, jak podawała pani poseł Lubnana, 13 tysięcy apteczek jest to, było gotowe wziąć w tym obrądzie udział związany z tym aktem 1981. No ale też to, że domagała się obecności ministra zdrowia, który nie przyszedł. Jest w tym zostawiono ten dokument i potem przyszedł. Wysoki sądzie, czy mój mandat wybierał wpływ, czy oceniał pracę tak zwanych parlamentarzystów, inicjatorów tego haniebnego aktu? Miał prawo do takiej oceny. Myślę, że staliśmy, że tak powiem, nad przepaścią, przygotowani już poprzez akt zwany ustawą Hoca. 1846, który przepadł. Mój mandat nie wypowiadał się wtedy w podobny sposób jak tutaj. I czy to jest rzeczywiście wymieranie wpływu? Czy pan Wojciech Olszewski miał szansę skutecznie twierdzić, czy powiedział, że będę wybierał teraz wpływ? Wojciech Olszewski próbował apelować do jakichś ścieżek rozsądku tych ludzi i do przyzwoitości, co zresztą na tym nagraniu jest wypowiedziane. Jeżeli chodzi o punkt drugi, no nie ma w Wysokim Sądzie wypowiedzi, gdzie by mandant mój formułował zdania przeciwko dziennikarzom Gazety Wyborczej, tylko powiedział o donosicielach, którzy pójdą do Gazety Wyborczej i będą tam donosić. A potem formułuje wypowiedzi, które jak się zestawi z wypowiedzią tej aktorki, pana Wałęsy, pana posła Brauna, pana Kota, to naprawdę trudno akceptować to, że tam nie toczyły się żadne postępowania karne, a wobec mojego mandanta toczy się i ma on dostać za to rok i 3 miesiące pozbawienia wolności. No, kwestia nakładania. Myślę, że jest to duża przesada, dlatego że jak się wysłucha, to się to z tego powodu właśnie zabiegamy na to, żeby sam zechciał rozważyć celowość przeprowadzenia, odtworzenia tego nagrania. Nawoływać to według Wielkiego Słownika Języka Polskiego i zwracać się publicznie do określonej bardzo dużej grupy osób, skłaniając ją do jakiegoś konkretnego działania lub zachowania. Mój mandat mówił tam w Wysokiej Sali tylko o sobie. Natomiast skłaniał do przyjmowania władzy. Do przyjmowania władzy w samorządach, do rozpoczęcia takich działań, które będą miały wpływ na to, co spotyka nas
czy nie miał prawa o tym mówić, jeżeli w tym materiale, który sąd nie zechciał dopuścić do tworzenia, jest tam wypowiedź pana Jana Kostyczanskiego, który bardzo dobrze pokazuje, o tak, chyba to będzie jedyne określenie, draństwo całej tej covidowej nagody. Tam tłumaczy, jakich słów wystarczy jako kluczy naokoło, że tak powiem, używać, aby wywołać w ludziach panikę, aby doprowadzić do tego, co już też jest przecież w literaturze opisane i nazywa się zarządzanie strachem, i do tego, co w zeszytach norymberskich jeden z autorów opisuje, że no to jest doskonały sposób na zniszczenie zdrowia, właśnie wywołanie strachu, poprzez to wywołanie stanów depresyjnych, a potem otwieranie wszelkich, że tak powiem, możliwych bram w organizmie na kształt, które mają się tylko zamarzyć. Więc mamy sytuację taką, gdzie ci dziennikarze zostali bardzo jednoznacznie określeni przez pana Jana Kospieszalskiego. Nie ma tam, kto się do tego odnosi na tym wiedzy, ale nie odnosi się tam od dziennikarza Gazety Wyborczej, nie mówi inaczej, tylko w jednym zdaniu, że te nosiciele idą do Gazety Wyborczej. To jest wszystko. Nie zajmuje się tą gazetą w ogóle. Więc myślę, że no, oczywiście słowo pójdą pod ścianę i zostaną rozstrzelane. Czym jest gorsze niż to, że Kaczyński zostanie zastrzeliny Kaczyńskiego, obejrzymy go ze skóry i skórę sprzedamy w Unii Europejskiej? No, w czym jest to określenie gorsze? Dlaczego tamto określenie mogło być wytłumaczone jako pewna taka no, niezgoda na może na poczynanie Kaczyńskiego i pewna niezgoda na to, żeby na sposób jego prowadzenia działalności politycznej, tego słowa, będziesz wisiał? No, to przecież jest to samo, co powiesięcie. Będziesz wisiał. Powiesięcie. I te słowa również w zasadzie mogą bezkarnie przechodzić. A słowa mojego mandanta nie dlatego, że on się nazywa Wojciech Olszański i rzeczywiście regularnie w sposób emocjonalny wypowiada się. Jednakże, jak wiemy, tym emocjom nie towarzyszyły żadne zachowania agresywne. Wobec kogoś z wyjątkiem jednym, gdzie został mój mandat zaczepiony i po prostu zareagował na zasadzie prowokacji i retorsji, ale tym się tutaj nie zajmuje. Wysoki Sądzie, mamy jeszcze kwestię tych sformułowań, którymi wystraszeni zostali, jak podają pani Marcelina Zawisza i pan Paweł Olszewski. Myślę, że dzisiejsze odczytanie przez sąd tych zeznań tylko nam pokazuje, że ci państwo prezentują zupełnie inną postawę od takiej normalnie spotykanej, no bo taką normalną postawą to jest to, że gdzieś tam każdy, kto się z jakimiś groźbami zetknął, to o tym wie, że jak się one pojawiają, no to jest pewien niepokój, jest jakieś tam przejęcie, ale rzeczywiście ten czas, kiedy biegnie i kiedy pokazuje, że jakiegoś realizowania tych próśb nie ma, to on nas raczej wycisza. On nam nie wkłada w głowę czegoś zupełnie nieprawdopodobnego albo jakaś tam groźba po prostu nie wystanie. No my tu mamy taką sytuację zupełnie inną, dlatego że pani Zawisza całkowicie inaczej mówiła o postępowaniu przygotowawczym, pan Olszewski też. Ale już przed sądem, jak trzeba było odgrywać rolę ofiary, to już trzeba było no, rzucić sądowi konkrety, no to rzucono. Pani Zawisza przecież to są spontaniczne zeznania. One myślę, że panu największą wartość byś mówił. A ta pani przecież mówiła w całkiem bezpiecznych okolicznościach. Nie było pana Olszewskiego, nie było tam nikogo innego, kto by tam był momentem pani Zawiszy. No wtedy stwierdzała, że próbowano się ją skontaktować z powodu znieważenia. No i oczywiście tam w tle musieli być antyszczepionkowcy. Ale mówiła tylko o znieważeniu. Nie mówiła nic o tym, że
ktoś tam chce ją zabić. Dopiero później okazało się, że... No jeszcze pani Zawisza musiała kręcić na swoje zdanie marszałkowskie. Dopiero przed sądem stwierdziła, że właściwie ta wypowiedź pana Olszewskiego, którą ona też tak cytuje na akcie oskarżenia w punkcie trzecim, rozbiłby jej tę pałkę na mnie. Ona też zapomniała przed sądem, że powiedział, ale nie mogę, więc ja nie wiem, czy pani Zawisza miała jakiś kontakt z nagraniami faktycznie, czyli widziała, bo elementarna uczciwość nakazywała, by to też powiedzieć w taki sposób. Powiedział też, ale nie mogę. Ale ja mu w to nie wierzę. Ja mu wierzę w to, że rozbiłby mi pałkę na wie, a reszty wypowiedzi nie słyszę. Natomiast pani Zawisza o tym nie powiedziała. I to oskarżenie też ustawia nam sprawę w sposób, że tego określenia nie ma. No więc to jest to, co powinniśmy, że tak powiem, jako elementarny, w ramach elementarnej uczciwości przedstawić. Przedstawiamy całą wypowiedź, a nie wyrwanie jej fragment. Mamy w każdym razie sytuację ewidentnej manipulacji w temacie oskarżenia. I teraz, czy można w Wysokim Sądzie w taki sposób przedstawić zarzut? Czy można przedstawić w taki sposób zarzut? Manipulując wypowiedziami i w ten sposób, że potem słuchając inną wypowiedź coś, czego w niej nie było. I mamy sytuację taką, czy pani Zawisza mogła czuć się faktycznie wystraszona. Jej obawa była uzasadniona okolicznościami. Mogła być uzasadniona okolicznościami niezgoda na to, że użył mój matant tego słowa na to. Ale czy mogła być uzasadniona okolicznościami obawa przed tym, że ten pan, wypowiadając, rozbiłby mi tę pałkę na łbie, ale nie mogę, że tak naprawdę mówi, rozbiję ci tę pałkę na łbie. No to nawet jeśli to będziesz pan wisiał, albo będziesz wisiał, albo zastrzelimy Kaczyńskiego i obedrzemy go ze skóry, jak się mamy te wypowiedzi, za które nikomu włos z głowy nie jest, bo pan ma zarzut, ma 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zakaz 50 metrów, trzeba się 5 lat, to tych osób jest zupełnie jakiś, nie wiem skąd wzięty. To samo właściwie Wysoki Sądzie dotyczy pana Pawła Olszewskiego. Czy pan Paweł Olszewski mógł się takimi słowami w zestawieniu z tymi przytoczonymi przeze mnie wcześniej czuć zagrożony? W sposób racjonalny, bez wątpienia, nie mógł się czuć zagrożony, dlatego że nie miał do tego najmniejszego powodu. Później wznawienie jest to, że faktycznie oskarżenia, że pani prokurator chciała przytoczyć w całości wypowiedź mojego mandatu. Stwierdzimy, że pan Wojciech Olszański jest w gruncie rzeczy więźniem politycznym. Zdaje sądy będzie oczywiście powiadało to, czy ta wypowiedź to było wywieranie wpływu, czy ta wypowiedź to było korzystanie z prawa do krytyki. Było takie orzeczenie sądu apelacyjnego w sprawie 6 ACA 327 na 14. To dotyczyło osób z, tak powiem, z tak zwanych z pierwszej linii mediów publicznych. I jeden z tych panów poczuł się obrażony słowami innego pana. Ja abstrahuję od jakich to były słowa, ale zmierzam do zupełnie innej kwestii. Mianowicie sądy, które oddawały w tej sprawie cywilnej roszczenia tego, który uważał się za pokrzywdzonego czy poszkodowanego. Sądy wtedy stwierdziły, że w pierwszej i drugiej instancji, bo druga instancja podzieliła poglądy sądu pierwszej instancji, że jakkolwiek wolność wypowiedzi jest jednym z zasadniczych fundamentów demokratycznego społeczeństwa. Mogła
też jest o tej wolności dziennikarskiej, ale potem jest mowa o tym, że przecież ten adresat niepochlebnych opinii i tych niepochlebnych recenzji miał wszelkie materiały i wszelkie dane do tego, żeby skutecznie przeciwko temu wystąpić. Nie na drodze prawnej, tylko mając gazetę, mógł w tej gazecie odnieść się do tej wypowiedzi, bo miał dużo bardziej powód nie jest osobą bezbronną, gdyż dysponuje środkiem medialnym, bo bardzo dużo jest ile oddziaływania na opinię publiczną. Wysoki sądzie, co przeszkadzało, żeby pan Zawisza i pan Olszewski wypowiedzieli się, jeżeli czuli się nieprawdziwie recenzowano przez mojego mandatu? Czyli zwołanie konferencji, co mówi na tej konferencji prasowej i podniesie się do tego. Cóż się sprzeciwiało, żeby wykazać swoje dokonania? Jako posłowie takie, które by nam tak powiem pokazały, że to są ludzie, którzy respektują swoje ślubowanie. Nic takiego ci Państwo nie zrobili, a przecież mają możliwość oddziaływania dużo lepszą niż my mamy. Pan Olszewski to nawet, jak wcześniej wspomniałem, że ten wniosek dowodowy potrafił nawet odwołać się do jakichś odczuć swojego 10-letniego syna. Jak mówię, nie słyszałem, żeby wstawił się za tym chłopczykiem 11-letnim, albo za innymi osobami z 250 tysięcy, które straciły życie przez ludobójcze procedury medyczne, bo tak de facto jest to określane przez Ordo Medicus i przez Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Dlatego Wysoki Sądzie uważam, że wszystkie zarzuty czynią niestety swojego mandata więźnia politycznego, dlatego że on nie ma prawa do podobnego, jak się okazuje, traktowania do grona osób, które sobie pozwoliły wymienić. Ja tu rozmyślnie pomijam takich potwarców Polski, na których wypowiedzi powoływałem się jednym z pism, które są wspomnieni w aktach. Ale ci ludzie też cieszą się dzisiaj bezkarnością. Niektórzy to nawet otrzymywali medale. Na przykład pana prezydenta Kwaśniewskiego, Jadomasz Gross i szereg innych osób, które tam są wskazane. Ci ludzie wszyscy, jakkolwiek oczywiście ich ewentualne zaszczyty brzmiałyby inaczej niż tak stawione mojemu mandatowi. To tam znieważano naród polski, znieważano Polaków, kpiono sobie z nas i to te wypowiedzi formułowano w czasie przebywania w Polsce, na przykład na konferencji antyimigranckiej. Nie mieli ci ludzie z tym żadnego problemu, ale też nie poczuł się zobowiązany z urzędu do tego, żeby ich ścigać. No, jak mogę mówić inaczej w tych okolicznościach niż w taki sposób, że pan Wojciech Olszewski został więźniem politycznym, jego specyficzny sposób przekazu jest rozmuchiwany, jest tak jakby nagłaśniany, że to jest niegodziwość, że to jest coś, co nie ma prawa mieć miejsca. No, Wysoki Sądzie, jeżeli jak w kontekście tego wszystkiego, co sobie pozwoliłem przytoczyć na zasadzie porównania, ma się to umiłowanie przez prokuraturę praworządności, bezpieczeństwa publicznego, wzajemnego szacunku, prawa do życia w pokoju, prawa do czci, prawa do ochrony życia i zdrowia. Kiedy przecież to mój mandat w kierunku tych wartości występował, a nie te osoby, których słowa przytoczyłem w momencie, kiedy je wypowiadam. W momencie, kiedy je wypowiadam. Aczkolwiek też nie uważam, że w normalnym, we właściwie funkcjonującym państwie i nie stronniczo nastawionym systemie powinny być te osoby ścigane. Natomiast jeśli ktoś się poczuł urażony, to tak jak w przypadku pani Marceliny Zawiszy i pana Pawła Olszewskiego, powinien korzystać ze środków, które są jego dostępne. Nie, przepraszam za to określenie, wniesie sobie prywatne oskarżenie. Bardzo mnie razi takie postawienie sprawy, w którym te dwie osoby mają prawo do tego, żeby prokuratura podejmowała ściganie
ich prywatną skargowe ewentualnie pretensje. Dlatego, że pamiętam sytuację, gdy ktoś przyszedł do mnie, mając prawomocne umorzenie postępowania, przepraszam, prawomocną odmowę wszczęcia postępowania w sprawie, gdzie został pobity, wywrócony na ziemię, był uderzany pięścią w głowę, potem ten agresor poza oko kamery się ulotnił, a kiedy zobaczył, że ten człowiek się podnosi, to potem kopnął go w głowę, tak jak kopie się w piłkę. I prokuratura rejonowa w Krefinie wtedy uznała, że to jest zaskarżenie prywatnego, powinno być ścigane, bo nie jest pewne, czy to jest powyżej 7 dni. I kiedy ten człowiek do mnie przyszedł, to próbowaliśmy zainteresować tę prokuraturę okręgową w Szczecinie, ale również bezskutecznie. Tam również stwierdzono, to jest być może i przestępstwo, ale jaki jest interes społeczny w tym, żeby to ścigać? Jak sobie ten człowiek formułuje akt oskarżenia prywatnego? Zostało to zrobione oczywiście. No ale jak to się mówi, nie jest mat pozostał. Nie jest mat pozostał. No to jakimi szczególnymi cechami mają się cieszyć pani Zawisza, że za słowo na K musi mieć wskazanie prokuratury i za określenie to jest rozbiłby mi tę pałkę na dwie. I tutaj podkreślę dużymi literami, ale nie mogę. Albo pan poseł Wojszewski za słowa, które przytacza. I niepotrzebnie wikła w to pana Pawła Adamowicza, dlatego że żadna z tych osób nie wykazała żadnej aktywności przy żadnym z tych czynów czy zachowań, które wcześniej pozwoliły sobie przytoczyć, więc ich wrażliwość jest koniunkturalna i warta i sprowadzona tylko do własnego interesu. Myślę, że wcale nie jest oskarżenie mojego mandanta przyjawem dążenia do praworządności w takim sensie, jak to pojmujemy. To jest chronienie takiego prawa, takich regulacji, które są podporządkowane nakazom zdrowego rozumu i nakazom elementarnej uczciwości. Mój mandat wystąpił przeciwko aktowi, który był zaprzeczeniem i nakazu zdrowego rozumu, i nakazów uczciwości, która tego czegoś nie pozostawia tu najmniejszych wątpliwości. Jak wspomniałem wcześniej, użył tych określeń doprowadzony do rozpaczy, w poczuciu bezsilności i tak naprawdę w interesie społecznym, a nie własnym. Teraz może ktoś werbalnie mówi, bo ja tam się boję i spać nie mogę, boję się o swoją rodzinę, i wtedy się nie bali o swojej rodziny, tych pierwszych przesłuchaniach pani się tylko o siebie i państwa. A jak się bali o rodzinę, no to należało chyba słuchać na rodzinę i się dowiedzieć, jak tam ten przebieg ich lęku wygląda. Więc mamy w Wysokim Sądzie do czynienia z czymś takim, jak, że tak powiem, nieuczciwe i nierzetelne potraktowanie mojego mandanta jako więźnia politycznego, bo taki też los dla siebie trochę mój mandat przewidział, mówiąc na tym wiecu, że nie będzie mógł ubiegać się o żadne lokaty czy żadne głosy w wyborach, bo przecież nie będzie albo ani nie będzie wolności, albo będzie obciążony lokami skutecznymi, a te skutecznie go z takiego zabiegania o to. Dlatego wysłuchaj się, proszę, żeby co tu nie było mojego mandata odstawionych zarzutów. Nie mamy bowiem do czynienia z takim jakimś laboratoryjnym modelem, gdzie widzimy tylko mówić, że to dużo wpływ, czy tam nie był wpływ. Jednak to też powinniśmy móc ocenić poprzez analizę jakichś okoliczności zewnętrznych. Takich nie mamy, chociaż analizuję to poprzez wypowiedź mojego mandata. I nie odmawiajmy prawdomówności tego jego wyjaśnienia. Tak jak nie odmówiono prawdomówności wyjaśnienia pana pani Kota, pana Nowęcy, pana Kramba, pana Mergala. Liczne grono, które tam bada, już wymieniłem, to ono się tam tego wyjaśnienia. Tego Wysoki Sądzie wnoszę o imieniu wszystkich tych zarzutów. Natomiast gdyby sąd rozważał rozstrzygania, jednak przy uznaniu, że ta wina
jest oczywista i wątpliwości żadnych nie budzi, to wtedy proszę, żeby sąd zechciał mieć na uwadze krytyczne odniesienie się do wniosków prokuratury w zakresie tych środków, które są tutaj które są określone w wystąpieniu pani prokurator, dlatego że myślę, że co najmniej może mój mandat liczyć na zwyczajne swobodzenie kary. Z uwagi na te okoliczności, które występował, na wartości, których broni, to jest właśnie prawdziwa obrona tych wartości, nie to, co oskarżony prezentuje. I żeby sąd, jeśli dojdzie do wniosku, że to są czyny zasługujące na orzekanie po stopniu wolności, to żeby sąd był łatwy wtedy orzec kary w takiej wysokości, ażeby byłoby one wyglądać po tym problemu zawieszeniu i wykonania, co jest możliwe przy nadzwyczajnym zwolnieniu kary, przynajmniej z tego czynu pierwszego, nie wiem, co do tego pozostanie. Nie wiedział o takiej potrzeby. Dziękuję. Żeby to nie zabrzmiało cynicznie, pozwoli Wysoki Sąd, że się przeżegnam. Mam prośbę do Wysokiego Sądu. Czy mogę się zwrócić z pytaniem do pani prokuratora? Niech to są obowiązkowe. Tak? Wtedy już się mówi to, co się ma do powiedzenia, już się nie pyta. To Wysoki Sąd. Moi koledzy, pan mecenas, mogą potwierdzić. Mam kolegę szkolnego, który chodził do podstawówki i do liceum. I on się wywodzi z takiej bardzo ciekawej rodziny, ponieważ jego pradziadek był sędzią, jego dziadek był sędzią, jego ojciec był sędzią, a on został prokuratorem. I opowiadał mi o tej swojej rodzinie, jak wyglądało to życie przez te kilkadziesiąt lat, grubo. Jak ci jego protoplaści wydawali wyroki zgodnie z obowiązującymi wtedy kodeksami karnymi. W niektórych sytuacjach włosy na głowie stawały dęba, a niektóre sytuacje były bardzo śmieszne. Siedziałem w kryminale na Białołęce. I kiedy mnie tam przywieziono, długo staliśmy pod bramą i widziałem taki piękny napis. Odlany z brązu w kształcie konturu Polski Rzeczpospolitej, że w tym więzieniu w latach takich i takich siedzieli bojownicy o wolność Polski, niesłusznie skazani, no ale Polska odzyskała niepodległość, więc cześć ich pamięci czy coś tak dalej. I przypomniało mi się te moje relacje z tym moim kolegą, bo rzeczywiście Wysoki Sądzie jestem więźniem politycznym, ponieważ moje wystąpienie wynikało z sytuacji politycznej. Nie jestem bandziorem kryminalistą, który chciał wyrwać torebkę pani Zawiszy i zabrać jej kartę bankową. To pani Zawisza sprowokowała swoim strasznym tekstem. Bo jeśli są tutaj na sali, pani prokurator jest matką, pani może też. Zdanie pani Zawiszy o obowiązku szczepień wszystkich 18-letnich ludzi, którzy skończą 18 rok życia, powinno być zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej. Pani Zawisza powinna być od razu ścigana za to. Ponieważ w Konstytucji mamy zapisane, że nikogo nie można zmuszać do eksperymentów medycznych. Pani Zawisza jest bezkarna. Pani Zawisza ma pełną ochronę. Ma immunitet, zna panią Witek, radiowóz policyjny stoi pod jej domem, ale pani Zawisza powinna być mi wdzięczna. Powinna nawet wnieść pismo o ułaskawienie mojej osoby, ponieważ kto wie, czy moja postawa nie spowodowała, że pani Zawisza nie figuruje na liście ludzi, którzy otworzyli przed Polską puszkę z Pandorą, jak to mówi lud. Gdyby ta ustawa 1981 weszła w życie, to cyniczny gracz polityczny, kalkulator polityczny, powinien sobie zacierać ręce, ponieważ na tym
na tej ogromnej fali krzywd, na tej kryminogennej ustawie, na tych procesach sądowych, na tej całej wojnie domowej, która by wybuchła, to cyniczny gracz polityczny zrobiłby sobie twierdzę polityczną, a może nawet przejął władzę w Polsce. Rzeczywiście, kiedy byłem w Bydgoszczy, oglądałem tylko część wystąpienia u ojca Rydzyka i to była zorganizowana akcja polityczna mająca na celu uratować PiS. Uratować PiS. Tyle się nazbierało protestów, pretensji, bólów, faktów, że Rydzyk, przecież Rydzyk jest osobą polityczną, jest to cały ośrodek polityczny w Polsce. Nie oceniam go, tylko stwierdzam. Ja akurat mam na to dowody. Znam osobiście ojca Tadeusza Rydzyka. Kiedyś się nawet bardzo lubiliśmy. Przestaliśmy się lubić. A to nie jest z kontekstem sprawy. Ta konferencja uratowała Prawo i Sprawiedliwość. Bo ta ustawa przyjęta przez wszystkich posłów, może tylko pan Braun by się sprzeciwił i może jeszcze pan poseł Sawicki z PSL-u, okryłaby tych ludzi dozgonną hańbą. Oni by dali dowód, że są, jak mówiłem, albo idiotami, co w ogóle ich eliminuje z życia politycznego, albo gangsterami politycznymi. Kiedy jechałem do Bydgoszczy na ten wiec, byłem w rozpaczy. Nie wierzyłem, że konferencja u Rydzyka odniesie swój skutek, ponieważ żyję trochę na świecie już lat i znam, jestem nawet po imieniu z wieloma posłami, byłem z wieloma posłami Prawa i Sprawiedliwości i wiem, co to są za ludzie. O, nie mam złudzeń do posłów Platformy Obywatelskiej, tam bycie w Platformie Obywatelskiej to już jest manifestacja charakteru swojego. Tam już w ogóle żadnej wątpliwości nie mam. Natomiast miałem okazję zobaczyć, jak pięknie władza deprawuje ludzi. Z kim się znałem 15-20 lat, kiedy stał się posłem, dostał immunitet, oszalał ten człowiek. Był całkowicie oderwany od rzeczywistości. On nie żył w rzeczywistości, w której nie żyje. Jemu było wszystko wolno. On uwierzył w swoją nieśmiertelność, Wysoki Sądzie. I czas minął, emocje opadły, o wielu rzeczach nie pamiętamy. Dzisiaj, jak Wysoki Sąd zapytał na ulicy, sąd zrobił, czy chodziła pani pan w masce w czasie pandemii, zapewniam Wysokiego Sądu, że 90% to powiedział, jasko, pięknie maski na twarzy. A przecież nawet kiedy Niedzielski wprowadził obowiązek noszenia maski, czy Szumowski wprowadził obowiązek noszenia maski, to sami się z tego śmiali. Mamy nagrania, jak Szumowski tydzień przed mówi w radiu RMF FM do redaktora Mazurka, maski są dla idiotów. One im przed niczym nie chronią. A Mazurek się pyta, no to po co je każą nosić? No nie wiem, odpowiada pan Szumowski, który sprytnie się wycofał z Ministerstwa Zdrowia, oddał Niedzielskiemu i dzisiaj o Szumowskim już nikt nie pamięta, ale nagranie jest. Po czym za dwa tygodnie czy za tydzień pan Szumowski z maską na twarzy, z groźnym Marsem, manifestuje skuteczność maski. To są dranie i cynicy. Proszę wybaczyć emocjonalny ton w moim głosie, ale mam 63 lata, już nie mogę na to pozwolić. Nie mam do tych ludzi żadnych złudzeń. Doświadczyłem z ich strony oszustwa, zaprzaństwa, kompletnego niekierowania się dobrem wyższym. I nie chcę tu uchodzić za jakiegoś Percevala narodowego, że całe moje życie to było kierowanie się dobrem ojczyzny i szczęściem ludzkości. Nie, nie. Ale kiedy się przekracza pewną granicę, dla jednych ona jest ważna, dla drugich nie. Ta 60. To człowiek się zastanawia, robi takie podsumowanie. Co, że ja w tym życiu tak ponawyprawiam? Co
co to po mnie pozostanie, albo nie, albo będą na ten mój grób potomkowie moi chodzić i rzeczywiście okryci będą smutkiem, albo ten grób spsieje i zapomną o nim wszyscy. Tylko że wydarzenia pandemiczne, one stworzyły sytuację esencjonalną. Po jednej stronie władza zlobbowana przez wielkie koncerny farmaceutyczne. Przecież do dzisiaj nie wiemy, ile państwo polskie zapłaciło za tak zwane preparaty, które cały czas są w eksperymencie medycznym. Nie znamy tej sumy. My nie znamy tej sumy, proszę państwa. To jak słyszę, że Polska jest na 39. miejscu pod względem poczucia szczęśliwości. Takie sondaże w radiu słyszałem. Jak słyszę o stopniu ubóstwa Polaków, że powiększa się ta sfera ubóstwa, jak słyszę, siedzę w kryminale, ale słyszę o inflacji, która pożera dorobek wcześniejszego pokolenia, to gdybym stanął w Bydgoszczy, gdybym mógł cofnąć czas, te wszystkie emocje byłyby tak żywe, jak w tamtym okresie, to powiedziałbym dokładnie to samo, tylko z tą korektą stylistyczną wobec pani Zawiszy. Ponieważ wewnętrznie czułem, że inaczej nie można. Że gładkie, piękne gadanie z argumentami tych gangsterów w ogóle nie dotyczy. Oni, wysoki sądzie, ci ludzie nas nigdy nie słuchali. Mamy rok wyborczy. Obietnice się sypią z rogu obfitości. Słyszałem nawet, że będą płacić emerytury byłym sołtysom. Propozycja pierwsza jest 400 zł miesięcznie. Byłym sołtysom. Więc w tym roku wyborczym wszystko będzie stawało na głowie. Tutaj pan mecenas powiedział, że śmierci kolegialnych było w Polsce 40 do 60 dziennie. Moja żona też ponoć zmarła na COVID. Mnie 4 razy badano na COVID, 2 razy badano moją krew. Mieszkałem z moją żoną w jednym mieszkaniu, spaliśmy razem w jednym łóżku. Ja tego COVID-a nie miałem i moja żona na COVID nie umarła, natomiast procedury COVID-ialne wpisały jej śmierć jako covidialną i musiałem ją pochować zgodnie z zasadami procedur covidowych. Musiałem ją skremować, bo ona sobie tego nigdy nie życzyła, bo była wnuką i wnuczką rolników. Kochała ziemię i zawsze byliśmy na takim pogrzebie, gdzie nieboszczyk był kremowany. Moja żona powiedziała, pamiętaj, żebyś mnie pochował do ziemi. Na co powiedziałem, że w Polsce mężczyźni umierają pierwsi, wydobieństwo będzie ci do twarzy, w czarnym ci jest dobrze. Oczywiście stało się inaczej i nie to, że się chciałem mścić, bo uczucie zemsty nie jest mi obce. Jestem żywym człowiekiem, wychowany w konkretnej bardzo rodzinie. Moi przodkowie to byli ludzie z krwi i kości. Mój dziadek Józef Olszański, który był oficerem Dywizjonu Artylerii Konnej, jak byłem małym chłopcem, śpiewał mi taką żurawiejkę. Jak strzelają nasze daki, to fruwają głowy flaki. Czyli byli to ludzie, którzy nasączyli mnie świadomością narodową, patriotyczną. Tam 29 stycznia w Bydgoszczy był bardzo tragiczny moment. Nikt z nas nie wiedział, czy ta ustawa nie wejdzie w życie. Ona by zaczęła obowiązywać. Bandyci świetnie by na tej ustawie kręcili swoje interesy. Pracodawcy zacieraliby ręce, dostaliby pełnię władzy nad ludźmi, nad swoimi pracownikami. Wyszłyby z ludzi najniższe instynkta. Jak się przeczyta tę ustawę, a proponuję, żebyśmy sobie w roku wyborczym tę ustawę przed wyborami przeczytali, co ci ludzie nam proponowali, którzy dzisiaj w październiku przed wyborami będą z siebie robić krystaliczne anioły
i samych dobrodziejów. Stałem tam na tym placu całkowicie świadomy. Wszystkie słowa, które dobierałem, były świadome, poza tą wpadką z panią Zawiszą, ale też pani Zawisza, proszę mi wybaczyć, wysoki sądzie, no zasłużyła, żeby ją tak potraktować. Pani Zawisza nie zajmowała się prowadzeniem warzywniaka na ulicy Tamka w Warszawie. Z całym szacunkiem do kogoś, kto taki warzywniak prowadzi. Pani Zawisza jest posłem Rzeczpospolitej. I pani Zawisza odważa się mówić o obowiązku szczepień? My nie znamy prawdziwych liczb. Dlaczego umarli ludzie po drugiej, trzeciej dawce przyjęcia tego preparatu? Nam się tego nie podaje. My się dopiero dowiadujemy, jak umrze ktoś sławny. Zmarła para młodych studentów z AWF-u po dawce drugiej szczepionki. 20 lat i 21 lat. Na te objawy, o których tu mówiłem, rząd amerykański się przyznaje. 3 lutego słyszałem to w polskim radio, że rząd amerykański przyznaje się, że preparaty wywołują śmierć podobną jak udar serca. W Stanach dopiero to ruszy. Te procesy dopiero się w Stanach będą toczyć. W Stanach dużo rzeczy się dzieje. U nas cisza. Mam iść do więzienia, dlatego że wypełniłem, moje zachowanie wypełniły znamiona czynu. Tak to się mówi? Tak? Dokładnie? Panie mecenasie. Wysoki sądzie. Ale też zostałem do tego zmuszony. Pani prokurator powiedziała, że nie działałem z pobudek wyższej konieczności. Ale działałem z pobudek wyższej konieczności. Nie przeceniam swojej skuteczności. Nie jestem megalomanem. Może ona była, tak jak pan mecenas w obronie mnie powiedział, żadna. Może to rzeczywiście 6-godzinne spotkanie u ojca Rydzyko spowodowało, że posłowie się zorientowali, rany boskie, co my robimy? Nie wygramy następnych wyborów. Bo przecież tylko o to chodzi. Im kompletnie nie chodzi o nasz dobrobyt. Pieniądze, które zapłacono za tak zwane szczepionki. Bardzo bym sobie życzył, żeby któryś prokurator zapytał ile, bo może gdyby te pieniądze były sprezentowane obywatelom, bo zostały je obywatelom zabrane, żeby obywatele opłacili kredyty, za które kupili swoje 40-50-metrowe mieszkanka, w których sobie bardzo dobrze żyją, ale ten kredyt będzie się ciągnął przez 30 lat, mają ratę kredytu 1500, 2000, 2500 złotych, ale tylko 170 zł to jest tak naprawdę zapłata za to mieszkanie. A reszta to jest układ banksterski. To co może 62-letni facet, doświadczony stratą osoby, z którą przeżył 38 lat, przez procedurę covidialną, jak się ma zachować? Kiedy widzi przed sobą młodych ludzi, kiedy wie, że wprowadzona ustawa 1981 będzie uczynić z naszej rzeczywistości obóz koncentracyjny, co ma im mówić? Idźcie, spalcie Sejm, rozbijajcie szyby, demolujcie mieszkania posłów? Może tak trzeba było powiedzieć. Zresztą bardzo ciekawa sprawa, że tylko poseł Zawisza i poseł Olszewski poczuli się zagrożeni moim wystąpieniem, a przecież ja trzymałem w ręku kij z lekkiego drewna i mówiłem, to jest kij na poselski rejon. Czyli chciałem zauważyć, że gdybyśmy rozpatrywali nawet to w kategoriach arytmetycznych, to 460 kilku posłów nie czuło się zagrożonych, a dwóch posłów tak. No to jak weźmiemy taki stosunek, to uniewinnienie mojej osoby jest jak najbardziej wskazane. Oczywiście nie chcę wpływać na decyzję sądu. Ten mój kolega, który miał pradziadka sędziego, dziadka sędziego, ojca sędziego, sam jest prokuratorem, powiedział mi, w lipcu się spotkaliśmy,
Jak będziesz wygłaszał swoją mowę ostatnią, to powiedz dowcip wysokim głosem. Z całym szacunkiem do Wysokiego Sądu powiem ten dowcip. Na południu Polski w sądzie rejonowym odbywa się proces, ponieważ góral pobił turystę. A ponieważ turysta leżał w szpitalu 14 dni, to zgodnie z kodeksem został postawiony w stan oskarżenia ten góral, ten baca, który pobił tego turystę. No i baca jak baca, a ten pobity, poszkodowany, typowy warszawski chłopczyk po liceum Batorego, czyli z niezachwianym poczuciem wyższości nad resztą ludzkości. I Wysoki Sąd pyta się bacy, dlaczego pobiliście turystę? A baca wstał i mówi, bo Wysoki Sądzie, ja sobie siedziałem przy drodze, a on szedł i powiedział, to ci cytuję, chuju, co siedzisz tu? I go pobił. Pytają się poszkodowanego, Wysoki Sąd się pyta, czy poszkodowany słyszał, co powiedział baca? Wysoki Sądzie, mówił warszawski chłopczyk, to nie było tak. Rzeczywiście, szedłem drogą, zobaczyłem bacę i powiedziałem do niego, hey you, how do you do? A on to zrozumiał, tak jak zrozumiał. I Wysoki Sąd się zwraca do bacy i mówi, baco, tak powiedział do was ten turysta? Hey you, how do you do? A baco tak wstał, zamyślił się i mówi, Wysoki Sądzie, no, jak Boga jedynego kocham, może i tak powiedział, ale jest jeden mały problem. Jaki pytam Wysoki Sądzie? Dlaczego złamany? Dodał. I dlaczego posłowie i senatorowie tak haniebnie potraktowali społeczne konsultacje. Przyjechało z kilkudziesięciu, kilkadziesiąt osób z całej Polski. Poważni ludzie, lekarze, społecznicy, szefowie stowarzyszeń, żołnierzy, policjantów. Dano im dwie minuty na przedstawienie swoich argumentów. I tak potraktowano ich jak bydło w Wysokim Sądzie. Przewodniczący tej komisji lekarskiej był tak zniecierpliwiony, że jeszcze jeden, a my tu mamy polecenie polityczne wprowadzić w życie ustawę, która nakręci nam biznes, ponieważ, jak powiedziała posłanka Lubnauer, czyli nie moja opcja polityczna, broń Boże, absolutnie, powiedziała, że w Polsce będzie musiało być wykonywanych 7 milionów testów dziennie? Chciałbym się zapytać, a jakie to firmy powiązane z posłami i senatorami będą te testy produkować? Bo te testy będą za darmo, czyli skarb państwa będzie musiał płacić. No więc pytam się, no może i tak rzeczywiście było, tylko dlaczego złamany Wysoki Sądzie? Dlaczego nam chciało tę ustawę zaserwować? Bo liczono się z ogromnymi zyskami. Z ogromnymi zyskami. Gdybym nie widział konsultacji społecznych, szkoda, żeśmy tego tutaj nie dołączyli do sprawy. Buta, pycha, bezczelność, chamstwo i ignorancja i posłów z komisji lekarskiej wobec tych ludzi, którzy do nich szczerze, z przekonaniem, z wiarą, że są w stanie coś udowodnić, coś zmienić. No nie można było inaczej w tym styczniu 2022 roku, jak w geście rozpaczy nazwać sprawy po imieniu. I rzeczywiście, tak, miałem ochotę walić po tych poselskich łbach tym drewnianym kołkiem z lekkiego drewna, ale powiedziałem, nie mogę tego zrobić.
Ale do nich nic nie dochodzi. Do tych ludzi nic nie dochodzi. Przed nami dopiero się otworzy spektakl. Wybory w październiku. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek, jakikolwiek Sejm rozliczył poprzedni Sejm za draństwa, złodziejstwo, złe ustawy, żeby ktokolwiek, kogokolwiek pociągnął do odpowiedzialności. Ja wiem, może nie ma takich przepisów. Ale Wysoki Sądzie, przepisy się spada. Jeśli w grze politycznej stałoby się tak, że znalazłbym się w kręgu władzy, to przecież przepisy, które byśmy stworzyli jako władza, byłyby obowiązujące. Widziałem kiedyś taki angielski program kabaretowy za czasów Reagana i Merkel, robiony przez telewizję BBC. Oni byli wtedy bardzo antyreganowscy i antytaczerowscy, przepraszam, pani Thatcher i pan Reagan. I tam też widziałem kabaret, który przekroczył granicę dobrego smaku. Widziałem silikonową figurę Reagana, strasznie odrażającą, i silikonową figurę Margaret Thatcher, też strasznie odrażającą. I żeby społeczeństwu brytyjskiemu zaprezentować, jak się zachowuje rząd brytyjski w stosunku do Stanów Zjednoczonych, to tej silikonowej, ohydnej figurze Reagana zdjęto spodnie i wcierano twarz Margaret Thatcher w zadek Reagana. Trwało to kilka dobrych minut. Nikt nikomu nie wysunął z tego powodu żadnych oskarżeń, ponieważ jest taka ustawa nawet przez Trybunał w Strasburgu ogłoszona, że ludzie piastujący odpowiedzialne funkcje społeczne, polityczne nie mogą, ponieważ mają wszystko, nie mogą być traktowani jako zwykli obywatele. Muszą się zgodzić na to, że są opluwani, zohydzani, wyzywani. No muszą się na to zgodzić. To jest koszt ich luksusowego istnienia. I nie należy ścigać ludzi, którzy werbalnie biorą odwet za ich łajdactwa, czy ich niefrasobliwość polityczną. Tu mieliśmy przed sobą ustawę 1981. Myśmy się naprawdę nie ustawowali. To nie jest, że myśmy się zmówili, że będziemy się bać. To trwało dobry miesiąc, z tego co pamiętam. Ona była pod koniec roku już sygnalizowana, więc w tej całej histerii mieliśmy prawo tak zareagować. Dla mnie wzorcem zachowania jest taka postać z literatury, ale też historyczna, Henryk V Szekspira. I Henryk V jako postać historyczna. Bardzo ciekawa postać. Król, który zanim został królem, był księciem, dokonał bardzo pięknego gestu. Jego ojciec prowadził wojnę ze zbuntowanymi lordami. To była prywatna wojna jego ojca, ale po jednej i po drugiej stronie byli biedni ludzie, którzy musieli poddać życie za ten prywatny konflikt. I on, jeszcze nie był wtedy Henrykiem V, był księciem Henrykiem, powiedział: dosyć tego, załatwimy to inaczej. Dosyć tego przelewania krwi, dosyć tego nieszczęścia. Wyzwał następcę tamtego rodu na osobisty pojedynek. I przed frontem obu armii, powołując się na sąd boski, książę do księcia stanęli do śmiertelnej walki. I zabił go. Zresztą ten gest spowodował, że darzono go wielkim szacunkiem i miłością i oddawano za niego życie. Nie mogłem inaczej, Wysoki Sądzie, postąpić w styczniu
2020 roku. Gładkie słówka, naukowe argumenty, kulturalne zachowanie odbijało się od tamtej strony politycznej, jak od betonowej ściany. I tak analizując, proszę wybaczyć to, co teraz powiem. Tak naprawdę, Wysoki Sądzie, nic się nie stało. Moje wystąpienie nikomu nie uczyniło żadnej krzywdy. Nie namawiałem do żadnego czynu przestępczego. Nie nakazywałem nikomu. To wszystko się zamknęło w słowie. W słowie. I nawet jeśli założymy, tak, walimy teraz w swoją własną historię, że posłowie i senatorowie przestali pracować nad ustawą 1981, bo Olszański im zagroził kijem, to słabe. To bardzo szybko zrezygnowali z czegoś, w co śmiertelnie wierzyli, bo pani poseł Zalisza była śmiertelnie przekonana, że należy wszystkich wyszczepić po 18 roku życia. Ona w to święcie wierzyła. Ona tak wierzyła w to święcie, że odważyła się stanąć przed kamerą i powiedzieć do milionów ludzi. Bo ta jej wiadomość była puszczona w wiadomościach wieczornych telewizyjnych. Ona w to święcie wierzyła. W ogóle się nie przyjmując, jakie będą tego konsekwencje. Jestem żywym człowiekiem. Mam emocje. Zakończę tak. Wysoki Sądzie, nic się nie stało. Padły słowa, za które obraziło się dwóch posłów. Nie wywarliśmy wpływu na polityków i na organy władzy państwa. Wszystko zakończyło się na rynku w Bydgoszczy wieczorem. Gdyby nie te dwa akty, te dwa donosy, tak to się mówi poprawnie, dwa donosy do prokuratury, prawdopodobnie sprawa by umarła. Obejrzało to kilka tysięcy ludzi. Chciałem prosić Wysoki Sąd, bo ja utożsamiam się z sądem Polski, o darowanie mi kary. I nie wymierzania mi wyroków, które zamkną mnie do kryminału. Jako człowiek prywatny. Jako ja, Wojciech Olszański, 63-letni facet. Ponieważ szkoda mi życia na kryminału. To bardzo złe miejsce. To miejsce robi z człowieka, konsoliduje go w swoich przekonaniach, w swojej nienawiści i w swojej agresji. Nie następuje tam żaden proces penitencjarny. Wszystko, co następuje i wygląda jak poprawa zachowania więźnia, jest kalkulacją, tylko i wyłącznie kalkulacją, niczym więcej. Dogłębnie wszyscy jesteśmy tam, w tym kryminale, tym, kim byliśmy. Oczywiście są przestępstwa okrutne, za które ludzie ponoszą karę, o tym nie mówię. Ale mówię o ukaraniu mnie za słowo. I prywatnie zwracam się do Wysokiego Sądu. Jestem starszy od Wysokiego Sądu, bo jestem najstarszy tu na tej sali. Natomiast politycznie, Wysoki Sąd, politycznie, o, tutaj wchodzimy w zupełnie inny, że tak powiem, w inną platformę. Politycznie ja w kryminale, człowiek, który jest samotny, który nie ma na utrzymanie już nikogo i może sobie dobić do swoich ostatnich dni w radosnej beztrosce, ja w kryminale, Wysoki Sądzie, stanowię zjawisko pod tytułem męczennik i ofiara. Nie będę miał nad tym kontroli, będąc w kryminale. Mam świadomość, że politycznie, że jesteśmy dorosłymi ludźmi, nie udawajmy, że nie. Politycznie taka ofiara, taki męczennik
bardzo pasuje ludziom, którzy mają, nie do końca mają dobre intencje. Bo ruch rodaków kamratów, który to zajmuje w tej chwili, to są ludzie odważni, przytomni, dali dowód swojej troski. Ale mówię o innych awanturnikach politycznych, których przecież też znam. Jak wyszedłem z Potulic, Wysoki Sąd łaskawie mnie wtedy, bardzo jeszcze raz dziękuję za te piękne lato, które mogłem skonsumować. Jeden mój cyniczny kolega mówi tak, za krótko siedziałeś. Zdumiałem się, mówię, jak to za krótko. Powinieneś siedzieć co najmniej rok i dwa miesiące. Prawda, dziękuję ci, fajnie z ciebie kolega. Siedziałem 103 dni, a ty mówisz, że rok, dwa miesiące. Tak, 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 on mówi. A dlaczego tak, skąd ta taka kalkulacja? On mówi, wiesz, wtedy byłaby szansa, że napisałbyś w kryminale książkę. Tak? Na przykład o takiej wdzięcznej nazwie Moja Walka. Wysoki Sądzie. Proszę wybaczyć. Ale naprawdę nic się nie stało. Kiedy prawo staje się tyranią, opór staje się obowiązkiem. To powiedział jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, chyba Jefferson, z tego co pamiętam. Werbalnie na rynku w Bydgoszczy zamanifestowaliśmy swoją niezgodę na postępowanie władz państwa. Nie była elegancka, ale była taka, do jakiej zmusiły nas działania posłów i senatorów. Oni są bez winy. Do więzienia pójdę, jeśli taki będzie wybór. Natomiast cóż, Wysoki Sądzie, będąc w kryminale, ukułem sam dla siebie takie hasło, które piszę na kopertach do znajomych i do osób mi bliskich. Obojętnie z której strony, bramy więzienne za mną, prawo moralne we mnie. Wysoki Sądzie, nic się nie stało. Nikt przez nasze działania nie ucierpiał, nie płacze, nikt nie ma krzywdy. Bardzo dziękuję za uwagę i za wysłuchanie ze mnie wypowiedzenia. Czyli finalnie zrobimy to nie rozumiem, tak? Wysoki Sądzie, ja Wojciech Olszański, syn Ryszarda, urodzony w 1930 roku 7 lipca, wnoszę, proszę Wysoki Sąd o uniewinnienie. Lecimy do samochodu. Słuchaj, ja muszę iść, bo za to stanę. Wojtusz. Wojtek. Czy
słowem, panie przyjacielu. Cześć. No i tu kończymy pierwszą część. Mam nadzieję, że starczy mi do drugiej części nagrywania. Do zobaczenia.